Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie wszystkich obecnych na dzisiejszym wykładzie. Bardzo się cieszę, jestem zobowiązany, że pan profesor Adam Daniel Rotfeld zgodził się być dzisiaj obecny wśród nas i przedstawić swój wykład na temat tożsamości europejskiej. Kiedykolwiek mam okazję i możliwość być blisko pana profesora Rotfelda, to czuję się podwójnie, z jednej strony niezwykle kruchy i słaby, że pan profesor jest żywym dowodem tego, że pewne rzeczy, które wydawało się, że nigdy się nie mogą wydarzyć, a wydarzyły się. I to powoduje moją słabość, poczucie kruchości. A z drugiej strony to, że pan profesor jest dla mnie dowodem siły człowieka i tego, że jest taki, jaki jest, że służy swoją mądrością nam wszystkim, jest dla mnie osobiście wielką nadzieją i takim punktem, na którym mogę się mocno opierać. Pan profesor, jego życiorys jest wszystkim nam dobrze znany, ponadto tutaj już no, na tej informacji, którą Państwo otrzymali, każdy mógł z niej przeczytać jeszcze raz podstawowe fakty, które, jak powiedziałem, są nam znane. Nie będę przedłużał tego, co, żeby ten czas maksymalnie wykorzystać, mając właśnie pana profesora wśród nas. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam. Serdecznie dziękuję za powitanie. Ja bym powiedział, że oczywiście zwykle przy takich okazjach mówi się pewne słowa, które są, ja bym powiedział, przesadne, ale tego wymaga pewna kultura. Ja muszę powiedzieć, że mam pewien kłopot, ponieważ pan profesor zwrócił się do mnie z taką propozycją i zaproszeniem, żeby wygłosić ten wykład po wygłoszeniu wykładu 25 listopada na Uniwersytecie Warszawskim. To był wykład zaproszenia profesora Gieremka, wykład na temat wspólnych wartości a pamięci historycznej. Ja wtedy przyjąłem to jako wyraz, powiedziałbym, nie tylko uprzejmości, ale pewnego uznania i pomyślałem sobie, że może warto rzeczywiście jeszcze raz to zrobić, z tym, że tych, którzy byli wtedy na wykładzie, zwłaszcza panią minister, chciałem przeprosić, że ja obiecuję, że nie do końca będę powtarzał. Powiem to, co wiąże się z tym tematem, ale zanim przejdę do sprawy wspólnych wartości w kontekście pamięci historycznej, chcę powiedzieć, że w ogóle sprawa wartości bardzo zyskała w tej chwili na znaczeniu w publicznej debacie, ponieważ wszyscy odczuwamy, że mamy do czynienia z kryzysem wartości. Ja bym powiedział, że ten kryzys wartości, on dotyczy nie tylko tych państw, które z zasady, ze względu na swój niedemokratyczny ustrój, na autorytarne sposoby sprawowania władzy, na brak tradycji, na odrzucanie systemu demokratyczno-liberalnych wartości Europy, nie chcą pogodzić się z tym, że wartości mają bardzo istotne znaczenie, ale ja bym powiedział, że obserwujemy wszyscy, że w zachowaniu tej klasy politycznej, zarówno w demokracjach, które ponad wszelką wątpliwość opierają się na fundamentach wspólnych wartości, otóż elity, klasa polityczna bardzo często demonstruje brak klasy. I to dotyczy często nawet bardzo zdolnych polityków i skądinąd wybitnych, że wspomnę Jimmy Clintona jako prezydenta, że wspomnę teraz Hollanda jako prezydenta Francji, że wspomnę prezydenta Niemiec, który ustąpił z powodów korupcyjnych, że wspomnę, powiedzmy sobie, plagiaty ministra obrony Republiki Federalnej Niemiec czy prezydenta Węgier. Mógłbym tę listę kontynuować. Już nie wspomnę rzeczywiście całkiem świadomie o Berlusconim. Innymi słowy,
jest coś takiego, co jest niepokojące. To między innymi znajduje w tej chwili odbicie w dziełach sztuki, a konkretnie są teraz takie dwa filmy, które cieszą się znacznym zainteresowaniem, popularnością. Mam na myśli Wilka z Wall Street i Nimfomankę. Otóż chcę powiedzieć, że i jeden, i drugi film niejako w tym przesłaniu głębszym, nie tym zewnętrznym, rozrywkowo-widowiskowym, ale w tym głębszym przesłaniu jest podobny jak film Wajdy Ziemia Obiecana czy Rodzina Budenbroków Tomasza Manna, a mianowicie, że pewien system wartości znajduje się w stanie kryzysu. A ten kryzys, to co zapowiadał Tomasz Mann, kiedy w ogóle nikomu jeszcze nie przyszło do głowy, że będzie tak łatwo w Niemczech zmienić postawę całego społeczeństwa w istocie rzeczy. To, co zapowiadało bardzo wielu innych artystów. Otóż chciałem powiedzieć, że nie należy tego elementu lekceważyć, ale przedmiotem mojego wykładu ma być inny temat, mianowicie w jakiej mierze te wartości mają się do tego, co nazywamy pamięcią historyczną. Otóż chcę powiedzieć, że tutaj ten kryzys związany jest z wieloma elementami. Jednym z nich, który jest bardzo często niedoceniany, dotyczy pewnej luki, która powstała między pokoleniami. Normalnie pokolenia przejmowały pewną tradycję, ciągłość z uwagi na system wychowania i nie bez znaczenia było i to, że w istocie rzeczy historia Europy ostatnich 400 lat była okresem ciągłych wojen przerywanych krótkimi okresami pokoju. Po raz pierwszy żyjemy od blisko 70 lat w Europie, w centrum Europy, gdzie nie było zbrojnego konfliktu od ponad dwóch pokoleń. To ma niezwykle istotne znaczenie, ponieważ zupełnie inaczej postrzegana jest pamięć tych, którzy bądź sami przeżyli II wojnę światową, bądź ich rodzice przekazali im w sposób taki niezwykle autentyczny własną pamięć o tej wojnie. Otóż pojawiło się już nowe pokolenie, dla którego ta II wojna światowa jest w rzędzie tych wielu wojen w Europie, wojny 30-letniej, wojny 100-letniej. Ja nie chcę wymieniać już wojen z czasów rzymskich. Innymi słowy, to nie jest już ani ich doświadczenie, ani doświadczenie ich rodziców, a niekiedy nawet już nie jest doświadczeniem ich dziadków. Z tego punktu widzenia ja w czasie tego wykładu na Uniwersytecie Warszawskim przypomniałem przemówienie, które wygłosił w styczniu 2002 roku w niemieckim Bundestagu Bronisław Geremek. Mianowicie on powiedział wtedy: chcę mówić o zbrodniach ustroju totalitarnego na przykładzie jednego jedynego miasta, mojego miasta Warszawy. Na przykładzie jednego jedynego życia, mojego życia. Otóż ja przywołałem wtedy te słowa, ponieważ właśnie od tamtej wielkiej wojny minęło już blisko 70 lat. Rosły nowe pokolenia, dla których II wojna światowa jest zamierzchłą przeszłością, a ich wiedza została nabyta głównie z filmów, książek i podręczników szkolnych. Coraz rzadziej z przekazów rodzinnych, bo coraz mniej jest ludzi, którzy mogą poświadczyć, że przeżycia profesora Geremka pokrywają się z ich osobistymi doświadczeniami. To przemówienie profesora Geremka w niemieckim Bundestagu można nazwać topografią zbrodni. Była to ilustracja na przykładzie jednego miasta w środkowej Europy, tego, co się działo tu, w okupowanej Warszawie, której ludność wymordowano, a budynki i domy modlitwy, kościoły i gmachy publiczne zrównano z ziemią. Więc profesor Geremek mówił: wspominam o tym nieszczęściu i o tej zbrodni obciążającej ustrój narodowo-socjalistyczny, nie wchodząc w rolę
księgowego spisującego bilans strat albo sędziego wymierzającego sprawiedliwość. To jest raczej niepełne spojrzenie na fenomen zła ogromnych rozmiarów, widziany przez pryzmat doświadczeń jednego miasta i jednego życia. To jest też próba zastanowienia się nad wspólną pamięcią i jej genezą. Innymi słowy, profesor Geremek uważał, że jest coś takiego jak wspólna europejska pamięć. Otóż moje pytanie brzmi, czy rzeczywiście z całą pewnością zbiorowej pamięci Europy i Europejczyków ważne miejsce zajmuje doświadczenie zbrodniczych totalitaryzmów, hitleryzmu i stalinizmu. Jednak pamięć ta, choć wspólna na poziomie ogólnej refleksji uczonych i intelektualistów, pisarzy tej miary, co sam Geremek w Polsce, Sandor Maraj na Węgrzech, Raymond Aron we Francji, Wasili Grossman w Rosji, czy Thomas Mann lub Günter Grass w Niemczech, ta pamięć różni się od tego, co przekazały swoim dzieciom i wnukom miliony Polaków, Węgrów, Francuzów, Rosjan czy Niemców. Sprawą odrębną, do której jeszcze powrócę, jest to, co kształtuje zbiorową pamięć i nową tożsamość współczesnych Rosjan, Ukraińców czy Białorusinów. Jeśli zastanowimy się w ślad za często przywoływanym pytaniem Cicerona, czy historia jest nauczycielką życia, historia est magistra vitae, to odpowiedź wypadnie negatywnie. Jednak pytanie to, wyjęte z traktatu o mówcy de oratore, w całości brzmi nieco inaczej. Cyceron pytał, a historia, świadek czasów, światło prawdy, pamięć żyjąca, nauczycielka życia, zwiastunka przyszłości, czyj głos, jeżeli nie mówcy, ją unieśmiertelnia? Zatem w rozumieniu Cycerona pamięć historyczna obejmuje świadectwo czasu i docieranie do prawdy. Ma to być pamięć żyjąca, a nie tylko nauczycielka życia. Często współcześni nam politycy i publicyści, w ślad za konserwatywnym niemieckim historykiem, rewizjonistą Ernstem Noltem, opowiadają się za tak zwaną polityką historyczną. Mówię o tak zwanej polityce historycznej, ponieważ samo określenie polityka historyczna uważam za niezbyt fortunne. W istocie jest to pomieszanie różnej materii. Polityka bowiem to dążenie do realizacji idei, jak definiował ją Platon i Arystoteles, do zdobycia, zachowania i umocnienia władzy, jak uważał Machiavelli, dążenie do udziału we władzy albo do wywierania wpływu na podział władzy według rozumienia Webera. Innymi słowy, polityka ze swej istoty dotyczy teraźniejszości i jest skierowana na kształtowanie przyszłości. Natomiast historia dotyczy przeszłości. Zwrot polityka historyczna implikuje wybiórcze i instrumentalne traktowanie historii. Profesor Anna Wolf-Powęska w jednym ze swych esejów trafnie odnotowała, że do historii odwołują się wszystkie kraje postkomunistyczne poszukujące po 1989 roku nowej tożsamości. W emocjonalnym budowaniu więzi odwoływano się często do wspólnotowego poczucia krzywdy i doznanej zdrady ze strony obcych mocarstw. Dla Czechów i Słowaków był to układ monachijski, dla Węgrów traktat z Trianon, dla Polaków Jałta i Poczdam. Otóż budowanie wspólnoty narodowej opartej na wspólnej pamięci jest zrozumiałe i naturalne. Problem zaczyna się tam, gdzie historię traktuje się w sposób wybiórczy, a pamięć narodowa jest dekretowana przez polityków i powołane przez nich instytucje. Tam, gdzie ogranicza się dzieje narodu do elementów sławy i chwały, a pomija lub zaprzecza faktom wstydliwym, haniebnym czy wręcz zbrodniczym. Na pytanie dotyczące Niemiec i Niemców, do jakiej przeszłości nawiązać, kiedy ta najnowsza naznaczona była zbrodnią, Wolf-Powęska odpowiada: klęska, wina,
Upokorzenie i wstyd są największymi wyzwaniami dla demokratycznych tożsamości. Patriotyzm i ojczyzna są starsze od państwa narodowego. Wiążą się z wolnością i im dojrzalszy i bardziej suwerenny naród, tym większą ma zdolność do autokrytycyzmu i dystansu wobec siebie samego. Podobny pogląd zaprezentował ostatnio Karol Modzelewski w swojej autobiografii. Modzelewski pisze: wstyd należy do kategorii uczuć wyższych. Wstyd za haniebne czyny rodaków jest nieomylną oznaką więzi narodowej. W kręgu europejskiej kultury nie wierzymy w odpowiedzialność zbiorową. Uważamy, że sprawcy czynów, które potępiamy, powinni sami za nie odpowiadać. Jeżeli jednak naprawdę poczuwamy się do wspólnoty narodowej, to siłą rzeczy odczuwamy też wstyd za haniebne czyny popełnione przez jej uczestników i w jej imieniu. Konstatacja ta ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia wielu trudności i przeszkód w relacjach Polski z jej sąsiadami na wschodzie i na zachodzie. Kompleksy narodowe, obojętne czy są to kompleksy wyższości czy niższości, nie ułatwiają dialogu, który zakłada przecież poszanowanie takich wartości, jakimi są godność i wrażliwość partnera. Wolf-Powęska słusznie przypomina w tym kontekście słowa Jana Pawła II, zgodnie z którym, cytuję, miłość ojczyzny przyznaje wszystkim innym narodom takie same prawa jak własnemu, a zatem jest drogą do uporządkowania miłości społecznej oraz, cytuję dalej, że polskość to w gruncie rzeczy wielość i pluralizm, a nie ciasnota i zamknięcie. Koniec cytatu. Niestety ani w Niemczech i Rosji, ani w Polsce takie właśnie światłe i otwarte podejście do patriotyzmu i narodowej tożsamości nie jest wśród historyków powszechne lub dominujące. Jedne narody, jak polski, noszą w sobie i kultywują pamięć ofiary. Inne, na przykład Niemcy, mają poczucie winy za krzywdy i cierpienia wyrządzone narodom i państwu napadniętym i okupowanym. Jest to jedna z przyczyn notabene rewizjonizmu historycznego, a jeszcze inne, na przykład Rosjanie, budują swoją narodową tożsamość i czerpią dumę z faktu, że ich przodkowie odnieśli wielkie zwycięstwo nad hitlerowską III Rzeszą. Z polskiej perspektywy koniec II wojny światowej oznaczał, to prawda, ocalenie milionów istnień ludzkich, jednak zwycięstwo to nie przyniosło wyzwolenia. Jak pisał Sandor Maraj, żołnierz radziecki oswobodził nasze ziemię, ale nie mógł przynieść wolności, bo sam jej nie miał. Otóż trzy sąsiadujące ze sobą europejskie narody, Niemcy, Polacy i Rosjanie, pielęgnują o tym samym okresie różne historyczne pamięci. Nowa polityczna rzeczywistość i nowe środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego oznaczają nowe wyzwania. Zwolennicy polityki historycznej zapewne nie zawsze są pomni tego, że praca Noltego zapoczątkowała w Niemczech tak zwany spór historyków, Historikerstreit. Jej autor bowiem podjął próbę nie tylko relatywizacji osądu hitleryzmu jako systemu zbrodniczego, ale również, co było i pozostaje szokujące, swoistego usprawiedliwiania ostatecznego rozwiązania, czyli zagłady Żydów przez niemiecki reżim narodowo-socjalistyczny. Między pamięcią historyczną a polityką historyczną jest taka różnica jak między prawdą a półprawdą, między dociekaniem prawdy historycznej a próbami jej instrumentalizacji i wykorzystywania dla określonych celów politycznych przez różne grupy, partie i państwowe instytucje. Z tą myślą ustanawia się obowiązujące standardy podręczników historii, nadaje nazwy miast i ulic, buduje pomniki, tworzy nowe muzea i byłoby pożądane, by instytucje te i muzea inspirowały do myślenia i do zadawania pytań, a nie oferowały uproszczonych i stronniczych odpowiedzi. Spór historyków niemieckich uświadomił, jak różne są pamięci historyczne o tych samych dramatycznych wydarzeniach, których świadkowie jeszcze żyją.
Dotyczy to linii dzielących społeczeństwa wewnątrz państw, a nie tylko różnych pamięci kultywowanych w różnych państwach. Tym większa odpowiedzialność spoczywa na zawodowych historykach, by pozostawić w spadku następnym pokoleniom prawdziwy obraz tego, co się wydarzyło i ułatwić skuteczne zapobieganie temu, by nie doszło na naszym kontynencie do powtórki z historii. Otóż Europa pobrała lekcje historii i zapłaciła wysoką cenę. Doświadczenie uczy jednak, że nie ma rozwiązań wiecznych, nie ma spraw załatwionych i zamkniętych raz na zawsze. Proces historyczny ze swej istoty oznacza ciągłość i zmianę. Można to zilustrować na przykładzie najpierw procesu normalizacji, a następnie pojednania między Polską a Niemcami. List polskich biskupów wystosowany w 1965 roku do biskupów niemieckich, którego istotę wyrażały słowa „przebaczamy i prosimy o przebaczenie”, nie spotkał się początkowo ze zrozumieniem wielu hierarchów Kościoła katolickiego w Niemczech, ani znacznej części duchowieństwa i katolików w Polsce. Był to akt odwagi i rozumu politycznego, który wyprzedził swój czas. Dopiero z perspektywy blisko 50 lat akt ten w Polsce i w Niemczech oceniany jest jako przełomowy. Podobnie było z utrwalonym na wielu fotografiach gestem Willego Brandta, który z potrzeby serca ukląkł 7 grudnia 70 roku przed pomnikiem bohaterów getta. Ówczesne władze w Polsce ten akt skruchy, pokory i wstydu przemilczały. Były głosy, że to teatralny gest, na pokaz. Byli też tacy, którzy uważali, że Brandt ukląkł przed niewłaściwym pomnikiem. Z kolei w Niemczech wiceprzewodniczący Związku Wypędzonych Friedrich Walter uznał, cytuję, takie uklęknięcie w obcym kraju zaprzecza wszelkim międzynarodowym normom. Według chrześcijańsko-zachodnich wyobrażeń człowiek klęka tylko przed Bogiem. Koniec cytatu. Znaczna część niemieckiej opinii publicznej uznała gest Brandta za poniżający. Willy Brandt nie wiedział wówczas, jak będzie oceniany. Nie spotkał się w swojej ojczyźnie ze zrozumieniem. Co więcej, padało inwektywy, oskarżenia, że kanclerzowi zabrakło poczucia patriotyzmu, że jest wyobcowany albo po prostu jest zdrajcą. Dziś ten zwykły ludzki odruch człowieka, który nie ponosił przecież żadnej winy, bo walczył z hitleryzmem w Niemczech i poza jego granicami, jednak miał moralną busolę i uczynił to, czego wolno było oczekiwać od milionów jego rodaków, sprawił, że klęczący w Warszawie Willy Brandt stał się, jak pisał jeden z publicystów, ikoną, jedną z najbardziej poruszających politycznych ikon drugiej połowy XX wieku. 40 lat później były prezydent Niemiec Christian Wulff, wywodzący się z opcji, która Brandta krytykowała. Na Zamku Królewskim w Warszawie tak charakteryzował ten akt skruchy, a zarazem odwagi. W ten sposób wytworzył się obraz innego Niemca, innych Niemiec, Niemiec wolnościowych, demokratycznych i pokój milujących, poszukujących porozumienia ze swoimi sąsiadami. Koniec cytatu. Sam Brandt w swoich wspomnieniach odnotował, nad otchłanią niemieckiej historii i pod brzemieniem milionów pomordowanych uczyniłem to, co czynią ludzie, gdy język zawodzi. Ta ewolucja stanowiska Niemiec i Niemców ilustruje dynamikę zjawiska, które określamy jako pamięć zbiorowa. Najpierw dosyć powszechna jest potrzeba negowania prawdy, zaprzeczania faktom, wypierania ich z pamięci. Odważna postawa przywódców i autorytetów moralnych napotyka na społeczny opór, ale w demokratycznym społeczeństwie z czasem zyskuje akceptację i jest przyjmowana przez następne pokolenia w sposób naturalny. Ale jak pisał Eustachy Rylski, dobra pamięć od siebie nie zależy. Niepodtrzymywana ginie w przeciwieństwie na przykład do złej sławy, infamii, które żywią się czym popadnie. Dobra pamięć bywa wybredna.
Z nią jest jak z urodą. Niechroniona przemija, ani się obejrzysz, a brzydota trwa niewzruszona jak głaz. Wszystkie narody bez wyjątków mają prawo do własnej pamięci. Nikt nikomu nie może narzucić tego, co jest stopem, swoistym amalgamatem opowieści rodzinnych, przeczytanych książek, obejrzanych filmów i widowisk teatralnych, lekcji wysłuchanych w szkole, wykładów uniwersyteckich oraz rezultatów badań historycznych. Wolno jednak oczekiwać, że uczeni, zawodowi historycy i badacze, pisarze, dziennikarze i publicyści nie będą świadomie prawdy o faktach i wydarzeniach zatajać, przeinaczać i dopasowywać do koniunkturalnych potrzeb bieżącej polityki. Rację ma profesor Wolf-Powęska, gdy pisze, cytuję, prymitywnie upolityczniona pamięć historyczna nie integruje, lecz dzieli, nie edukuje, lecz każe powielać historyczne błędy. Nie uczy odpowiedzialności za państwo, nie buduje więzi społecznych, niesie destrukcję i budzi lęk przed wyimaginowanym zagrożeniem. Koniec cytatu. Kształtowanie i narzucanie mitów lub wyrwanych z kontekstu historycznego zdarzeń i faktów interpretowanych na potrzeby bieżącej polityki niewiele ma wspólnego z przywracaniem obrazu dziejów wspólnoty narodowej. Jest to raczej plaster na kompleksy, który umacnia stereotypy. Z jednej strony o wyjątkowości własnego szlachetnego narodu, który był zawsze po jasnej stronie mocy, po stronie dobra i sprawiedliwości, a z drugiej o tym, że zawsze był ofiarą sił obcych i wrogich, które są emanacją samego zła. W Europie, to nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej, jest to dość powszechna praktyka, której rewitalizację obserwujemy w czasach niepewności i kryzysu. Nagle okazuje się, że znaczna część opinii państw demokratycznych, które przez lata wspierały potrzebę budowy wspólnej Europy, wolnej od ksenofobii, populizmu i skrajnego nacjonalizmu, ulega prymitywnej demagogii sprowadzającej się do haseł Francja dla Francuzów, Finlandia dla Finów, a Niderlandy dla Holendrów. Listą przykładów można mnożyć. Świadomie wymieniłem kraje, które w opinii Europejczyków były do niedawna ikoną tolerancji i otwartości. Rzecz w tym, że żaden naród ani społeczeństwo nie jest immunizowane na te zjawiska, a przeciwdziałanie i zapobieganie populizmowi i ksenofobii uznane zostały w Unii Europejskiej za zobowiązanie nie tylko natury moralnej i politycznej, ale również zyskały rangę obowiązującego prawa. Mam na myśli artykuł 2 i artykuł 7 Traktatu o Unii Europejskiej oraz Kartę Praw Podstawowych. Prawo unijne określa przestrzeń, na której obowiązuje poszanowanie godności ludzkiej, praw człowieka, wolności, demokracji, równości i respektowania norm państwa prawa. Nie ulega wątpliwości, że zobowiązania te wyrastają z pamięci o przeszłości totalitarnych reżimów, które opierały się na bezprawiu, strachu, terrorze i podeptaniu godności ludzkiej. Unia Europejska stworzyła w istocie nie tylko prawne, ale również materialne przesłanki, które skutecznie eliminują możliwość wybuchu wojny między państwami członkowskimi i przeciwdziałają konfliktom zbrojnym w państwach z Unią stowarzyszonych. Dosyć powszechny jest pogląd, jakoby Unia była przede wszystkim formą i strukturą integracji gospodarczej. Otóż sfery gospodarczej dotyczyła bowiem zarówno wspólnota węgla i stali, wspólny rynek, europejska wspólnota gospodarcza i wreszcie w znacznej mierze sama Unia Europejska jako taka. W efekcie, w odczuciu wielu obywateli państw unijnych o randze i skuteczności tej instytucji stanowią sprawy finansowe i gospodarcze, podczas gdy w rzeczywistości o zupełnie wyjątkowym miejscu, jakie Unia zajmuje w historii Europy, decydują nie tyle i nie tylko pieniądze, ale to, że po raz pierwszy w dziejach kontynentu powstał związek państw, które zobowiązały się do respektowania wspólnych wartości. Siłą Unii to nie tyle i nie tylko traktaty, normy, procedury i mechanizmy, ale to,
że całe instrumentarium tej instytucji zorientowane jest na skuteczne wcielanie w życie zobowiązań, które dotyczą obywateli unijnych państw, a jednostka i poszanowanie jej prawa i bezpieczeństwa znalazła się w centrum uwagi unijnego prawa. Oznacza to, że obowiązkiem Unii i jej państw członkowskich jest respektowanie godności osoby ludzkiej, równości i solidarności. Po raz pierwszy w historii państwa europejskie stworzyły przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości jednostki i stanęły na straży tych wartości. Osoba ludzka stała się podmiotem. Jest to rozwiązanie nowe, nie tylko na gruncie polityki i moralności, ale na gruncie prawa. Bezpieczeństwo jednostki zyskało rangę, która stanowi wyzwanie dla dotychczasowej pozycji państwa jako jedynego podmiotu prawa międzynarodowego. Jednostka zyskała prawo do wpływania na bieg spraw europejskich. Równocześnie bezpieczeństwo państw, które w dotychczasowej kulturze prawnej było wartością nadrzędną, znajduje się coraz częściej w kolizji z poszanowaniem praw osoby ludzkiej, z prawami obywateli do poszanowania ich prywatności, godności i wolności. Najlepiej pogląd ten potwierdza szok i zburzenie, z jakim spotkały się w Europie ujawnione przez Edwarda Snowdena, niezależnie od tego, jakimi kierował się motywami, praktyki amerykańskich służb bezpieczeństwa, które nadały posłuchowi obywateli innych państw, w tym przywódców zaprzyjaźnionych krajów, charakter systemowy i instytucjonalny. A przecież były to działania sprzeczne z prawem. Praktyki te naruszają bowiem poczucie godności jednostek i ich prawo do zachowania prywatności, które w Europie mogą być ograniczone jedynie wyjątkowo w uzasadnionych wypadkach na wniosek prokuratury i za zgodą sądów. Z całą pewnością w żadnym wypadku nie może być to działanie obcych służb na terytorium innych państw bez zgody i współdziałania konstytucyjnych organów krajów, których obywatele są podejrzani o działalność terrorystyczną lub kryminalną. Do takich działań nigdy nie były uprawnione żadne mocarstwa i takie bezprawne praktyki nie mogą być tolerowane. Dziś, gdy jak dostrzegł to inteligentnie jeden z analityków, ta nowa podmiotowa rola jednostki w polityce międzynarodowej jest najistotniejszym czynnikiem transformującym stosunki międzynarodowe i ich tradycyjne paradygmaty. Napięcie między jednostką a państwem jest prawdopodobnie najistotniejszym procesem podważającym istniejący system międzynarodowy. Problem jest szerszy. Dotyczy bowiem napięcia między narodem i państwem z jednej strony, a wspólnotą i społeczeństwem, w tym społecznością międzynarodową, z drugiej. Nowoczesne technologie sprawiły, że państwo na trwale utraciło kontrolę nad obiegiem informacji. Stało się to w momencie, gdy świat wszedł w epokę rewolucji informatycznej, która obejmuje dziś nie tylko sferę usług, ale stała się siłą produkcyjną i rządzi się w cyberprzestrzeni własnymi prawami, na którą państwa mają coraz mniejszy wpływ. W zderzeniu z nową rzeczywistością stajemy w państwach demokratycznych przed pytaniami, na które nie odnajdujemy odpowiedzi w doświadczeniach przeszłości. Pytanie brzmi, jak, nie ograniczając swobód jednostki i jej prawa do życia w państwie respektującym takie wartości jak godność, wolność, równość, sprawiedliwość i solidarność, zapobiegać skutecznie nowym ryzykom i zagrożeniom, które niesie współczesny świat. Świat polityki stoi wobec nowych dylematów. Jak szanować podmiotowość jednostek bez uszczerbku dla bezpieczeństwa zbiorowości? Jak można w nowej rzeczywistości skutecznie zwalczać zorganizowany terroryzm i przestępczość narodową i międzynarodową, szanując osobę ludzką i jej nową rolę we wspólnocie międzynarodowej? Sprawy te w krajach demokratycznych od lat znajdują się w centrum publicznej debaty. Inaczej sprawy się mają w państwach niedemokratycznych. Rządy tych państw podejmują różne działania, aby poddać pełnej kontroli obieg informacji, zarówno wewnątrz terytoriów podlegających ich suwerenności, jak też transgraniczny przepływ informacji. Jest to jeden z tych obszarów,
gdzie świat ludzi wolnych jest konfrontowany z anachronicznym wyobrażeniem, że ten, kto jest w stanie kontrolować obieg informacji, może w istocie decydować o sposobie myślenia poddanych. Tak było w starożytnym Egipcie, tak wspaniale opisanym w powieści Bolesława Prusa, który w sposób niezwykle wnikliwy przedstawił mechanizmy władzy i zależność faraona od kapłanów kontrolujących dostęp do informacji. Tak było w XX wieku, gdy dwa totalitarne systemy, hitleryzm w Niemczech i w okupowanej przez III Rzeszę Europie, a stalinizm w Rosji i w tej części świata, która była pod radziecką dominacją, uznały, że informacja na równi z państwowym terrorem i przestępczym, represyjnym reżimem jest głównym narzędziem zniewolenia narodów. Rudymentarnym śladem takiej polityki informacyjnej, swoistą skamieliną zbrodniczej przeszłości w skali globalnej jest reżim północno-koreański. Nie znaczy to, że w pozostałych krajach świata swoboda dostępu do informacji jest powszechna i nie napotyka na żadne ograniczenia. Częścią wybiórczego, selektywnego podejścia do informacji jest swoiście pojmowana polityka historyczna. Pod tym względem pouczające są dwa procesy pojednania między Polską a Niemcami oraz między Polską a Rosją. Przypomnijmy, proces polsko-niemieckiego pojednania umożliwiły przede wszystkim zmiany, jakie dokonały się w Niemczech jako państwie oraz wewnątrz społeczeństwa niemieckiego. W wyniku transformacji radykalnie zmieniła się również Polska i sami Polacy. Była to zmiana o charakterze jakościowym. Jednak po to, by zmiany przybrały charakter nieodwracalny, zdecydowano, by nadać całemu procesowi formę instytucjonalną. Przy tym podejmowano stosowne wysiłki we wszelkich obszarach aktywności społecznej, politycznej, kulturalnej i duchowej. Premier Rosji Władimir Putin podczas swojej pamiętnej wizyty w Gdańsku 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej stwierdził, cytuję, powojenne pojednanie historyczne Francji i Niemiec utorowało drogę do powstania Unii Europejskiej. Z kolei mądrość i wielkoduszność narodów rosyjskiego i niemieckiego oraz przezorność działaczy państwowych obu krajów pozwoliły uczynić zdecydowany krok w kierunku budowy Wielkiej Europy. Partnerstwo Rosji i Niemiec stało się przykładem wychodzenia sobie naprzeciw, patrzenia w przyszłość przy zachowaniu troskliwego stosunku do pamięci o przeszłości. Jestem pewien, że również stosunki rosyjsko-polskie, mówił Putin, wcześniej czy później osiągną tak wysoki z prawdziwego zdarzenia partnerski poziom. Leży to w interesie naszych narodów, całego kontynentu europejskiego. Koniec cytatu. Często odwoływanie się do procesu pojednania między Niemcami a Francją, czy też Niemcami a Rosją w kontekście relacji z Polską może prowadzić do błędnego wniosku, że Niemcy wraz z Francją i Rosją wypracowały swoisty model pojednania, swego rodzaju uniwersalny wzór dla całej Europy. Tak nie jest. Charakter stosunku między Niemcami a Francją oraz Rosją a Polską jest zróżnicowany i specyficzny. W każdym z tych przypadków odmienny. Relacje te są wypadkową, a zarazem wynikiem różnych kolei dziejowych naszych narodów i państw, różnej mentalności ludzi zamieszkujących nasze państwa i zupełnie różnych współzależności występujących między poszczególnymi krajami. Niemcy, jako kraj i naród, w swoich relacjach z Francją mają sui generis kompleks niższości. Nie ukrywają swojej fascynacji cywilizacją francuską oraz historią i kulturą Francji. Przyczyny tej fascynacji mają swoje korzenie w przeszłości i wiązały się z dominacją języka francuskiego jako środka porozumiewania się wyższych sfer i dyplomacji oraz wpływem francuskiego stylu życia, literatury, a nawet wykwintnej francuskiej kuchni. Jakkolwiek Niemcy górowały nad Francją w takich dziedzinach jak nauka i technika, wydajność pracy, dyscyplina społeczna czy kultura prawna, to zarówno niemieckie elity, jak i ogół niemieckiego społeczeństwa odczuwały ogólnie wobec Francji respekt i uznanie, zwłaszcza w sferze kultury.
Inaczej było ze stosunkiem Niemiec do sąsiadów na wschodzie, a zwłaszcza do Polski. W języku niemieckim były i są utrwalone pewne negatywne stereotypy dotyczące Polaków. Ich odzwierciedleniem są takie zwroty jak polnische Wirtschaft, synonim niegospodarności, czy też polnische Reichstag, określenie, które opisuje anarchię i skłonność do pijaństwa i kłótni. Nowym powodem częstych zadrażnień w relacjach polsko-niemieckich po II wojnie światowej było nie tylko przemilczanie odpowiedzialności za zbrodnie niemieckie, ale próby swoistego dzielenia się tą odpowiedzialnością. Wyrazem tego były na przykład używane przez niemieckie środki masowego przekazu zwroty typu polskie obozy śmierci w odniesieniu do hitlerowskich obozów koncentracyjnych i zagłady na terenie okupowanej Polski. I znamienne, że obozy mieszczące się w Austrii lub Niemczech były określane jako Nazi Konzentrationslager, bez przymiotnika wskazującego na ich położenie geograficzne. W efekcie nowe pokolenia Niemców mogły nabierać błędnego przekonania, że podczas II wojny światowej rzeczywiście istniały jakieś polskie obozy śmierci. Nie są to jedyne przykłady ignorowania wrażliwości polskiej opinii publicznej. Szczęśliwie jednak nie stały się one istotną przeszkodą na drodze polsko-niemieckiego pojednania. Z czasem bowiem kwestie winy i odpowiedzialności Niemiec za zbrodnie popełnione przez nazistowski reżim nie podlegały już żadnej wątpliwości i dyskusji. W tej mierze fakty były jednoznaczne. Trzecia Rzesza przegrała wojnę, a zwycięskie mocarstwa narzuciły Niemcom proces denazyfikacji życia politycznego i odpowiedzialne siły polityczne w Niemczech współpracowały ze sobą w celu przezwyciężenia hitlerowskiej przeszłości i doprowadzenia zbrodniarzy przed oblicze sprawiedliwości oraz nawiązania dobrych stosunków ze wszystkimi sąsiadami na wschodzie i zachodzie. Rezultatem procesu politycznego opartego na tych założeniach oraz w wyniku działania wielu instytucji życia społecznego jest to, że Polska ma dziś tak dobre relacje z Niemcami, jakich nigdy wcześniej nie miała. Przełomowe było poparcie Polski dla zjednoczenia Niemiec i poparcie Niemiec dla wejścia Polski do euroatlantyckich struktur bezpieczeństwa, do NATO oraz Unii Europejskiej. Zupełnie inny był punkt wyjścia dla budowania nowego typu dobrosąsiedzkich stosunków między Polską a Rosją. Inne są też kryteria wartościowania wzajemnych relacji. Związek Radziecki nie przegrał wojny. Przeciwnie, był nie tylko jednym z wielkich zwycięskich mocarstw, ale poniósł największe ofiary w wojnie z hitlerowską III Rzeszą. Dla milionów Rosjan to zwycięstwo było nierozerwalnie związane ze sobą Józefa Stalina, który z jednej strony był dyktatorem odpowiedzialnym za niezliczone zbrodnie popełnione przed wojną, w czasie tej wojny i w czasie jej trwania bezpośrednio po jej zakończeniu, a z drugiej był uosobieniem i symbolem największego triumfu rosyjskiego oręża. Przy tym to właśnie Rosjanie, a także liczni przedstawiciele innych narodowości zamieszkujących Związek Radziecki byli główną ofiarą popełnianych na masową skalę zbrodni stalinowskich, choć były one wymierzone również w obywateli wielu innych państw. Innymi słowy, naród rosyjski ma głębokie przeświadczenie, że był raczej ofiarą niż sprawcą. Nie jest dla współczesnych Rosjan zrozumiałe, dlaczego narody Europy Środkowo-Wschodniej nie mają poczucia wdzięczności, chociaż za ich wyzwolenie miliony radzieckich żołnierzy poświęciło swoje życie. Poza tym nie ma żadnej analogii między stosunkiem Niemców do Hitlera i NSDAP, a stosunkiem Rosjan do Stalina i partii bolszewickiej. Z psychologicznego punktu widzenia są to sytuacje nieporównywalne. Żaden z rosyjskich przywódców ani przed, ani po rozpadzie Związku Radzieckiego nie zdobył się na to, by wyjaśnić własnemu narodowi to, co napisał już w roku 1959 Wasilij Grossman w swojej wspaniałej powieści Życie i los. Miał odwagę, by bez zastrzeżeń i ogródek ukazać zbrodniczą naturę obu totalitaryzmów hitlerowskiego i stalinowskiego. Grossman pisał:
Pierwsza połowa wieku XX przejdzie do historii jako epoka totalnej, usankcjonowanej teoriami społecznymi i rasowymi likwidacji olbrzymich warstw ludności Europy. Współczesność ze zrozumiałą skromnością milczy na ten temat. Rosyjski pisarz stawia pytanie, czy natura ludzka ulega zmianie, czy staje się inną w tyglu przemocy, czy człowiek wyzbywa się właściwego sobie pragnienia wolności. Odpowiedź na to pytanie, stwierdza Grossman, zdecyduje o losie człowieka i o losie państwa totalitarnego. Zmiana bowiem natury ludzkiej zapowiada powszechny i ostateczny triumf dyktatury państwa. Niezmienność zaś ludzkiego dążenia do wolności jest wyrokiem na państwo totalitarne. Pozwolę sobie w tym miejscu na taką uwagę. Parę dni temu skończyłem lekturę takiej książki, którą napisał wybitny profesor, biolog z Harvardu, który wyemigrował ponad 40 lat temu ze Związku Radzieckiego. Nazywa się Walerii Nikolajewicz Seufer, który wydał książkę pod tytułem Stalin a szarlatani w nauce. Ta książka jest poświęcona genetyce radzieckiej. Dlaczego wszyscy wybitni genetycy w Związku Radzieckim zostali rozstrzelani na osobiste polecenie Stalina? Otóż na podstawie wielu dokumentów, w tym z osobistego archiwum Stalina, wynika, że powodem było to, że Stalin chciał za swego życia doprowadzić do zmiany natury radzieckiego człowieka. To, co profesor Tischner określił, ksiądz Tischner, jako homo sovieticus, co było ironicznym określeniem zachowania ludzi w okresie totalitaryzmu, Stalin traktował jako potrzebę utworzenia nowego człowieka radzieckiego. I stąd odrzucał darwinizm, ponieważ darwinizm zakładał ewolucję, a więc, że potrzebne są setki tysięcy lat, a może nawet miliony lat po to, żeby zmienić kod genetyczny człowieka. On domagał się, żeby ten kod genetyczny zmienił się w wyniku takich eksperymentów, jakie dokonywał Miczurin, Lysenko czy potem Lepieszyńska. Innymi słowy, ta szarlatańska, ja bym powiedział, grupa pseudouczonych przekonała Stalina co do tego, że wystarczy wyeliminować genetyków i będzie można zmienić naturę człowieka. Na szczęście okazało się, że to nie było możliwe. Otóż wracam do Grossmana, ponieważ uważam jego książkę i te słowa, które tutaj przed chwilą zacytowałem, za prorocze. Dążenie do godności i wolności jednostki stało się zaiste praprzyczyną upadku obu zbrodniczych totalitarnych reżimów. Warto przy tej sposobności zauważyć zapoczątkowany między Polakami a Rosjanami dialog na temat spraw trudnych ułatwił obecnym władzom współczesnej Rosji krytyczną ocenę zbrodni popełnionych przez reżim stalinowski nie tylko wobec Polaków, ale również wobec narodów ich własnego państwa. Polacy przecież od dawna wiedzieli, kto w Lesie Katyńskim, Starobielsku i Ostaszkowie oraz w innych obozach wymordował blisko 22 tysiące polskich oficerów internowanych w Związku Radzieckim. Zbrodni tej dokonano w dniach od 3 kwietnia do 19 maja 1940 roku po inwazji Armii Czerwonej na Polskę 17 września 1939 roku w ramach najazdu skoordynowanego z hitlerowskimi Niemcami. Od tego momentu Stalin uruchomił całą propagandową machinę zacierania śladów tej zbrodni, fałszowania dokumentów, matactw i zaprzeczeń. Kłamstwo katyńskie stało się jedną z głównych przeszkód w kształtowaniu nowego typu stosunków między Polską a Rosją. Kłamstwo to obejmowało wiele innych zbrodni, które nadal zatruwają wzajemne relacje, jak choćby obława augustowska. Oczekują one na oficjalne wyjaśnienie strony rosyjskiej i jednoznaczny osąd polityczny i moralny. Prace powołanej na nowo w 2008 roku polsko-rosyjskiej grupy do spraw trudnych nie skupiały się jedynie na faktografii i opisie wydarzeń, bowiem dane te, fakty i daty, jak powiedziałem, były znane od lat. Nowym doświadczeniem i osiągnięciem grupy było to, że zdołano przedstawić polską i rosyjską perspektywę i ocenę tych samych faktów oraz zaprezentować we wspólnym tomie różnice dotyczące różnych percepcji i pamięci historycznej obu narodów. Rzetelne podejście uczonych z obu stron sprawiło,
że wyniki ich badań okazały się zbieżne. Polscy i rosyjscy eksperci zaprezentowali zaskakująco zbliżone poglądy na temat spraw najtrudniejszych i najbardziej delikatnych. Nie tylko zbrodni katyńskie, ale również genezy paktu Ribbentrop-Molotow, inwazji Armii Czerwonej na Polskę, aneksji Kresów Wschodnich itd. Znacznie trudniejszym zadaniem było to, by wydobyta po 70 latach na światło dzienne prawda dotarła do milionów Rosjan. Jednak zmiana polityki informacyjnej i oświatowej wykracza poza kompetencje polsko-rosyjskiej grupy do spraw trudnych. Postulaty i opinie uczonych mogły stanowić jedynie inspirację i podstawę do podejmowania operatywnych i wykonawczych decyzji na najwyższym szczeblu przez prezydentów i premierów Rosji i Polski. Niestety, jak wiemy, na rozbudzone oczekiwania w sprawie polsko-rosyjskiego pojednania położyła się cieniem sprawa smoleńskiej katastrofy. Na wniosek współprzewodniczących Grupy do Spraw Trudnych polsko-rosyjskiemu dialogowi i poszukiwaniu porozumienia nadano charakter instytucjonalny. W Warszawie i Moskwie powołano do życia dwa centra, które stymulują kontakty między uczonymi i intelektualistami, wymianę młodzieży, tłumaczenie arcydzieł polskiej literatury w Rosji i rosyjskiej w Polsce. A w ubiegłym roku, 17 sierpnia, doszło do pierwszej wizyty patriarchy Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w Polsce. Nie będę tutaj przedstawiał treści tego wspólnego przesłania, w którym przywódcy, znaczy zwierzchnicy Kościoła katolickiego w Polsce i Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej wezwali, cytuję, do wybaczenia krzywd, niesprawiedliwości i wszelkiego zła wyrządzonego sobie nawzajem. Autorzy tego przesłania odnotowali, że przebaczenie nie oznacza oczywiście zapomnienia. Pamięć stanowi bowiem istotną część naszej tożsamości. Przebaczyć oznacza jednak, cytuję, wyrzec się zemsty i nienawiści, uczestniczyć w budowaniu zgody i braterstwa między ludźmi, naszymi narodami i krajami, co stanowi podstawę pokoju i przyszłości. Sprawa ta była również przedmiotem mojej niedawnej rozmowy z patriarchą w Królewcu. 16 listopada Cyryl I w czasie spotkania, zwracając się do mnie, powiedział w tej sprawie: droga, która prowadziła do tego wydarzenia, znaczy do tego spotkania na Zamku Królewskim, droga, która prowadziła do tego wydarzenia, nie była prosta. Było wiele problemów natury politycznej i psychologicznej. Z obu stron zmierzaliśmy do celu z pełnym zrozumieniem odpowiedzialności i z pełnym zrozumieniem tego, że innej drogi nie ma. I niezależnie od tego, na jakie trudności napotykamy, nic nie powinno przeszkodzić naszemu posuwaniu się do przodu. Jesteśmy dwoma narodami, które żyją obok siebie. To Bóg tak sprawił. Koniec cytatu. Innymi słowy, drogi procesu pojednania między Polakami a Niemcami przebiegają inaczej niż dialog i porozumienie między Polakami a Rosjanami. 31 października 1958 roku w swoim wykładzie inauguracyjnym na Uniwersytecie w Oksfordzie Isaiah Berlin przywołał o 100 lat wcześniejszą opinię, w której Heinrich Heine przestrzegał Francuzów przed niedocenianiem potęgi idei. Cytuję: koncepcje filozoficzne pielęgnowane w zaciszu profesorskich gabinetów mogą zniszczyć cywilizację. Mówił o krytyce czystego rozumu Kanta jako o mieczu, którym ścięto głowę europejskiemu deizmowi, a dzieła Rousseau opisał jako splamioną krwią broń, która posłużyła Robespierrowi do zniszczenia starego porządku. Przepowiedział, że romantyczna wiara Fichtego i Schellinga ze straszliwym skutkiem za sprawą ich fanatycznych niemieckich uczniów zwróci się któregoś dnia przeciwko liberalnej kulturze Zachodu. Koniec cytatu. Isaiah Berlin ironicznie podsumował ten wywód uwagą, że fakty nie w pełni potwierdziły tę przepowiednię. Jeśli jednak, ciągnął Berlin, profesorowie naprawdę dzierżą tak porażającą władzę,
Toteż nie oznacza to, że tylko inni profesorowie lub przynajmniej inni myśliciele, a nie rządy czy komisje parlamentarne są w stanie ich rozbroić. Profesor Geremek bez wątpienia należał do tych myślicieli i polityków, którzy w porę dostrzegli zagrożenia. Podjęli też trud teoretycznego i praktycznego wypracowania koncepcji ludzkiego bezpieczeństwa. Mam na myśli human security. Swoim myśleniem wyprzedzali epokę. Rozważania na temat wartości i pamięci historycznej prowadzą nas do kilku wniosków. Po pierwsze, trafna wydaje się konkluzja, że poglądy ludzi, ich przekonania są równie ważne jak to, w jaki sposób ludzie zachowują się i postępują. Po drugie, oznacza to, że wartości oraz ideologie i zasady moralno-etyczne mają w polityce istotne znaczenie. Po trzecie, żyjemy w czasach, gdy zaciera się granica między polityką wewnętrzną a zewnętrzną. To, co wewnętrzne, przenika się z tym, co zewnętrzne. Liczą się nie tylko koncepcje i strategie, ale też sposoby sprawowania władzy wewnątrz państw. Co więcej, i to jest moja czwarta uwaga, polityka zagraniczna traci na znaczeniu. Przestaje być funkcją polityki wewnętrznej, staje się jej instrumentem i narzędziem. I wreszcie po piąte, w polityce państw demokratycznych znaczenie kluczowe mają wartości tak istotne dla ludzkiej godności i wolności. Wymaga to przewartościowania naszego sposobu myślenia o polityce zagranicznej i wymaga zmiany w podejściu zarówno do tego, jak formułować cele, jak też jakimi środkami wolno posługiwać się dla osiągania tych celów, dla ich realizacji. Ale jak powiedziałby Kipling, to już zupełnie inna historia. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Teraz otwieram dyskusję. Proszę o pytania oraz o wypowiedzi. Pozwolę sobie skorzystać z okazji i rozpocząć pytania. Tomasz Kozłowski z Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ja zajmuję się filozofią prawa i chciałem bardzo serdecznie panu profesorowi podziękować. Wiele debat i polskich, i europejskich, i światowych toczy się obecnie, tak jak pan profesor zauważył, poza tymi głównymi właśnie ideami i ich znaczeniami. To znaczy ten, w każdym razie pozwolę sobie tak powiedzieć, że zgadzam się całkowicie z tezą o kryzysie i o konieczności powrotu z jednej strony do źródeł, choćby integracji europejskiej, a z drugiej strony do odpowiedzi na te niebagatelne współczesne pytania. I tak tylko taki szybki, znaczy nie tyle pytanie, co pozwolę sobie taki minimalny komentarz, no też pytający w sensie ewentualnych uzupełnień, bo rzeczywiście przypomnienie, że to pokój jest podstawą Unii Europejskiej jest bardzo ważne, czy integracji europejskiej, jakże to jest zapomniane, no czy też powiedzmy zapoznane. I podobnie rzeczy się mają z podstawami prawa, nawet tak szumnie mówiąc i w tym miejscu, to znaczy uznajemy, że pewne definicje prawa są zastane i właśnie jednoznacznie rozwiązują nasze problemy, podczas gdy tak coraz mniej jest chyba. No choćby to pojęcie pokoju, takie trochę też wyświechtane czy traktowane na zasadzie, że to jest coś oczywistego, ale jeśli się weźmie pod uwagę, że na przykład pytanie o pokój to jest pytanie o wywodzenie prawa z właśnie z czego? Z Boga, czy ze społeczeństwa, czy z jednostki, tak? Jeśli mówimy w tym kontekście o rewolucji praw człowieka, to od razu mamy gigantyczne wręcz pytania, na które dotychczasowe podejścia też moim skromnym zdaniem, jak na pozytywizm nawet współczesny, czy też współczesne wersje prawa z Boga wywodzonego, no nie dają odpowiedzi. I no, przez to jest fascynujące i przez to tak ja tak odebrałem wypowiedź między innymi pana profesora, że
ta debata europejska, która się tak zaczęła szumnie i zacnie, że tak powiem, z początkiem integracji europejskiej, teraz jest przerwana, teraz trochę błądzi i rzeczywiście no, warto sięgać do tych podstawowych spraw. Tutaj też pro domo sua przedziwną rzeczą jest, że na przykład współcześnie nie mamy na dobrą sprawę filozofii praw człowieka. Mówimy wszyscy o prawach człowieka, ale gdzieś to jest zgubione jednak, jeśli tak pogrzebać, że tak też powiem, jak pan profesor to zrobił. Samo to pojęcie rewolucji praw człowieka, to znaczy tego, że prawo wywodzone jest w tej chwili, oczywiście jest to dyskusyjne, ale że prawo jest wywodzone właśnie dosłownie z filozofii człowieka i z praw jednostki, a nie z grupy społecznej, nie z narodu, nie z państwa. To jest rewolucja, którą trochę przesypiamy, to znaczy mówimy o niej, ale ona właśnie jest taką, może można powiedzieć też na razie taką pełzającą rewolucją, ale warto by właśnie ją ubrać w odpowiednie idee i tak dalej. To z ukłonem jeszcze raz pozwolę sobie taki komentarz otwierający, mam nadzieję trochę. Zareagować, czy poczekać, żeby zebrać pytania? Zobaczymy. Bardzo proszę, dziękuję bardzo. Węgleński Uniwersytet Warszawski. Tak się zastanawiałem, czy to rozróżnienie polityka i polityka historyczna jest rzeczywiście ścisłe i precyzyjne. Czy katastrofa, w której zginął Sikorski w Gibraltarze, to jest i przypominanie ich dzisiaj, to jest niewątpliwie polityka historyczna. Czy to, co się stało 3 lata temu w Smoleńsku i konsekwencje, to znaczy w Polsce oskarżanie Rosjan o spowodowanie wybuchu, a w Rosji wydaje mi się w nieskończoność przeciąganie sprawy oddania samolotu, to jest taka instatu na scenie dziejąca się polityka historyczna, gdzie pewne fakty, ale trudno mówić o historii, bo prawda, jeśli Rosjanie swoje święto narodowe mają w dniu wypędzenia Polaków z Kremla, to na pewno jest to polityka historyczna. Ale to, co Rosjanie teraz robią w stosunku, prawda, w przypadku grania tą katastrofą w Smoleńsku i to samo, to co robią, może nie wszyscy Polacy, ale pewne ugrupowania w Polsce robią, to jest coś, taka polityka historyczna bardzo współczesna i na doraźny użytek obecnie, prawda, nie wiem, wygrania wyborów w Polsce, czy utrwalenia swojej dominacji w Rosji przez prezydenta. Bardzo dziękuję. Jest dla mnie problemem, jak mamy odróżnić wybiórczą politykę historyczną, instrumentalizowanie wbrew prawdzie historycznej niektórych fragmentów, jak rozumiałam, doraźne ich naświetlanie według potrzeb bieżącej polityki, od pełnego prezentowania legitymowanego z własnej narracji historycznej. W tej rodzinie narodów wolnych europejskich, w sytuacji, której sam pan profesor powiedział, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy nasz los, nasza perspektywa i nasza historia, co dotkliwie w stosunkach polsko-niemieckich odczuwałam, po prostu jest nieznana. Z jednej strony jesteśmy zadowoleni ze stanu pojednania polsko-niemieckiego, ale z drugiej strony, kiedy zapytam, zaczyna się dyskusja o tym, że Polacy nadmiernie eksponują swoje krzywdy, to wystarczy, że zapytam mojego niemieckiego rozmówcę, czy to reprezentanta elit, czy on może wymienić, czy zdaje sobie sprawę, jakie straszne rzeczy uczynili Niemcy w Polsce w II wojnie światowej, oprócz Holokaustu, bo to jest w pamięci. On mówi, ależ oczywiście zdaje sobie sprawę, straszne zbrodnie. Ja mówię, proszę wymienić jedną. Jeszcze nigdy
nie skończyło się tymczasem, się coś okaże, coś Warszawa, powstanie warszawskie, ale zwykle to jest 10%. 90% milknie i nie potrafi wymienić ani jednej. I jest kwestia naszej nieobecności w tym legitymowanym, uczciwym prezentowaniu naszej narracji. O to chciałam zapytać. Irena Lipowicz-Gęsma, dzięki. Zmisław Gintoft. Panie profesorze, czy to nie jest też tak, że my naszą wiedzę o II wojnie światowej też pomagamy zafałszować? Co mam na myśli? Pan profesor w swojej wypowiedzi powiedział, że Rosjanie mają poczucie, ale przecież największe straty w II wojnie światowej ponieśli Ukraińcy. Wojna nie doszła do terenów rosyjskich. No, doszła do terenów rosyjskich, tej Rosji, tak naprawdę była na Białorusi i na Ukrainie. I tak naprawdę my też jakby wspieramy to poczucie rosyjskiego poczucia pokrzywdzenia i rosyjskiego poczucia ogromnych ofiar, a tak naprawdę to nie ten naród, tylko te poprzednie. I czy to też nie jest taki element, który utrudnia porozumienie się, ponieważ z naszej warszawskiej perspektywy my nie do końca do tej poryśmy rozróżniali Rosjan od Ukraińców. Tak mi się przez moment wydawało. Myśmy mówili, Związek Radziecki równa się Rosja. Ale przecież to nie równa się. Czy to też nie jest jeden z elementów, który utrudnia nam zrozumienie i jakby głębsze pojednanie? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Może zacznę od, nie w tej kolejności, w jakiej pytania były zadawane, ponieważ mam wrażenie, że niektóre sprawy mają charakter szczegółowy, niektóre mają charakter ogólny. Otóż sprawą na przykład szczegółową, o której mówił pan profesor Węgleński, jest to, że polityka historyczna to jest po prostu pewien zespół świadomie skonstruowanych założeń, które eliminują jedne sprawy, promują inne. Ale jeśli tak spojrzymy z lotu ptaka i mogę powiedzieć, że w czasie tego spotkania, o którym wspomniałem przed chwilą w Królewcu 16 listopada, to spotkałem się po południu z patriarchą, ale przed południem było publiczne spotkanie z przedstawicielami mediów, głównie polskich, które przyjechały do Rosji, ale również niektórych mediów rosyjskich. I w czasie tego spotkania jeden z rosyjskich bardzo kompetentnych uczestników, ja bym powiedział uczestników ludzi dobrej woli, mam na myśli dyrektora generalnego Państwowych Archiwów Rosji, Andrzej Artyzow. On i mój współprzewodniczący Anatolij Turkunow powiedzieli, że niektóre dokumenty nie będą przekazane stronie polskiej nigdy, ponieważ żadne państwo nie przekazuje wszystkich dokumentów i niektóre są okryte tajemnicą na zawsze. Jako przykład podali mi właśnie katastrofę gibraltarską. Dlaczego my upominamy się z takim uporem, chociaż Rosjanie uznają swoją odpowiedzialność, nie tyle swoją, co odpowiedzialność Stalina za zbrodnię katyńską, ale w tej sprawie tej zbrodni są elementy, których oni nigdy nie ujawnią. I nie kryli tutaj po raz pierwszy, powiedzieli to publicznie, przedtem mówili mi wielokrotnie prywatnie, że te dokumenty, których oni nigdy nie ujawnią, dotyczą funkcjonowania służb specjalnych, a zwłaszcza pozyskiwania agentury. Znaczy dali do zrozumienia, że wśród tych ofiar byli ludzie, że nie chcielibyśmy, ani oni by nie chcieli, żeby kiedykolwiek ujawniono to, że oni byli współpracownikami NKWD. Otóż ja wtedy powiedziałem, że to jest prawda, że rząd brytyjski wielokrotnie przyrzekał,
że nam ujawni wszystkie dokumenty katastrofy gibraltarskiej. I pamiętam, że miałem takie spotkanie ze swoim partnerem brytyjskim w Brukseli, gdzie powiedziałem mu, że byłoby to niezwykle ważne, żeby oni ujawnili. On mi powiedział, że obawiam się, że to nie jest możliwe, że tego, to nie jest możliwe ani za twojego życia, ani za mojego. On jest młodszy ode mnie. Więc, ale w kilka miesięcy później, późniejszy premier Wielkiej Brytanii Brown powiedział publicznie, że w 2 tygodnie po dojściu do władzy on ujawni wszystkie dokumenty. Otóż on doszedł do władzy, utracił władzę, ale dokumentów nadal nie ujawniono. Otóż po co ja o tym wspominam? Rzecz polega na tym, że Brytyjczycy nie chcą czegoś ujawnić, co stanowi, że tak powiem, dla nich sprawę niezwykle trudną wewnętrznie. Trudno mi jest powiedzieć, nie chcę wchodzić, domyślać się i bawić się w spekulacje, ale w każdym razie to nie ma nic wspólnego z Polską, to jest ich wewnętrzny problem. W przypadku Rosji jest podobnie, ale odpowiadając Rosjanom, ja powiedziałem, to prawda, że oni tego nie ujawnili. Natomiast nie jest prawdą, że działalność służb specjalnych nie może być przedmiotem upublicznienia w momencie zmiany systemu. Ja mogę podać przykład, że rosyjskie służby archiwalne udostępniły dokumenty, ja mam 3 tomy tych dokumentów prywatnie, które dotyczyły likwidacji rosyjskiej cerkwi, znaczy przepraszam, nie ukraińskiej cerkwi grekokatolickiej, że są to 3 tomy działania służb specjalnych, to się tak zresztą to nazywa, NKWD, a likwidacja grekokatolickiej cerkwi na Ukrainie, gdzie przez cały czas jest sprawa, w jaki sposób te służby próbowały pozyskać wśród nie tylko wierzących, zwykłych, prostych obywateli, ale przede wszystkim hierarchii katolickiej, grekokatolickiej, chcieli pozyskać ludzi, którzy ułatwią im wykonanie ówczesnego polecenia Stalina, ażeby doprowadzić do zjednoczenia tej cerkwi grekokatolickiej ponownie z cerkwią prawosławną, znaczy do unieważnienia Unii Brzeskiej z 1596 roku. I w końcu NKWD zrobiło taki sobór, który trwał parę godzin. Normalnie te sobory trwały parę lat. Otóż w ciągu tych paru godzin dokonano tej likwidacji. Była to operacja i tę operację tam w tych dokumentach przedstawiono ze wszystkimi szczegółami. Po co ja o tym mówię? Mianowicie chcę powiedzieć, że państwa, zwłaszcza wielkie mocarstwa, bardzo często ze względów wewnętrznych niektórych rzeczy nie chcą ujawnić w obawie, że to podważy albo będzie szkodzić albo w kampanii wyborczej, albo że będzie kompromitować pewne postacie, które zostały wyniesione na pomniki. W tym przypadku może to kompromitować na przykład Churchilla albo Edena albo któregoś z innych wybitnych historyków brytyjskich. Więc problem nie polega na tym, że jest taka pełna świadomość nawet w państwach demokratycznych. Innym przykładem może być na przykład Francja, gdzie po dziś dzień znaczna część elit francuskich jest dotknięta amnezją za współpracę, kolaborację i taką bardzo czynną kolaborację z hitlerowskim okupantem. I to we Francji nie uchodzi za coś bardzo nagannego. To znaczy za naganne uchodziło to, że dziewczęta lekkiego prowadzenia się były potępiane, stygmatyzowane, strzeżone. Ale to, że niektórzy politycy francuscy z najwyższego szczebla otaczali się ludźmi, którzy współpracowali albo brali czynny udział w tym czasie, albo to, że coś się wydarzyło w Austrii, że Kurt Waldheim, o którym wiedziały wielkie mocarstwa i Stany Zjednoczone, i Wielka Brytania, i Związek Radziecki, jaka była przeszłość Waldheima, ale właśnie to, że wiedziały o tym, to pani profesor Lipowicz prawdopodobnie
może potwierdzić, ponieważ miała do czynienia z Austriakami, nie tylko, że nie stało się utrudnieniem, ale być może nawet promowało Waldheima, który nie musiał zostać sekretarzem generalnym ONZ. Było kilku innych kandydatów równie dobrych, a może nawet lepszych od niego, a mimo to został. I ujawniono to w takim momencie, kiedy Waldheim w zupełnie innej sprawie zajął niezależne stanowisko, które nie odpowiadało jednemu z wielkich mocarstw. Więc zmierzam do tego, że tutaj zawsze jest wokół tych spraw pewna gra. Jeżeli ktoś naiwnie wierzy, że mocarstwa wielkie kierują się idealizmem, to się myli. Znaczy, to nie to jest głównym. Nie będę tego wątku kontynuował. Zmierzam do tego, że w naszym interesie jest oczywiście ujawnienie całej prawdy w każdej z tych spraw, ale motywy, którymi kierują się ci, którzy nie chcą jej ujawnić, niekoniecznie dotyczą relacji Polski z tymi mocarstwami. Temat, który pan poruszył dotyczący pokoju, to tak na największym skrócie powiem tak, że z punktu widzenia formalno-prawnego pokój stał się zobowiązaniem prawno-międzynarodowym na podstawie paktu Brianda-Kelloga z 28 roku o zakazie użycia siły. Otóż od 28 roku, jak wiemy, wybuchło bardzo wiele wojen w Europie. Wybuchła II wojna światowa i inne wojny wybuchały. Ten prawno-międzynarodowy zakaz użycia siły nigdy nie był przestrzegany. Wobec tego powstaje pytanie, dlaczego ja uważam, że Unia Europejska stworzyła nową przestrzeń, ponieważ ona usunęła materialne przesłanki do wybuchu konfliktu. Znaczy, można powiedzieć, że historia europejska może być z perspektywy Francji i Niemiec pokazana jako historia nieustannych wojen przerywanych krótkimi okresami pokoju. Ale od 1945 roku powstała sytuacja w wyniku bardzo takiego projektu, który wydawał się idealistyczny, bardzo mało polityczny. Udało się stworzyć coś, co funkcjonuje. To nie znaczy, że tak będzie zawsze. Otóż chodzi o to, że doświadczenie historyczne uczy nas, że nic nie jest wieczne, że instytucje, które wydawało się, że są niewzruszone, przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. Ponieważ na tej sali jest kilka osób, które są parlamentarzystami, to mogę powiedzieć, że jest taka organizacja, o której normalnie szerzej już publiczność nie pamięta, która nazywa się Unia Międzyparlamentarna. Otóż ta Unia Międzyparlamentarna w okresie przed I wojną światową odgrywała niesłychanie ważną rolę. Nie było wtedy ani Ligi Narodów, ani ONZ. Unia Międzyparlamentarna była jedną z najważniejszych organizacji symbolizujących pokój. Została za to zresztą wtedy wyróżniona Nagrodą Pokojową Nobla. Kto dzisiaj w ogóle pamięta, że istnieje taka Unia Międzyparlamentarna? Jaką ona odgrywa rolę? Znaczy, innymi słowy, instytucje są powoływane w określonym momencie historycznym i są odbiciem tego momentu. Ale instytucje to są struktury. Ze swej natury struktury są statyczne, a życie jest procesem, dynamicznym procesem, który sprawia, że niektóre instytucje obumierają bardzo szybko, często po wykonaniu swojej misji, a niekiedy nie wykonują żadnej misji. Ja mógłbym podać tutaj taki skrajny przykład, który jest, że tak powiem, takim laboratoryjnym przykładem, a mianowicie w 1992 roku byłem świadkiem, kiedy podpisywano na posiedzeniu Rady Ministerialnej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie konwencję o powołaniu Europejskiego Trybunału Arbitrażu i Pojednania. Otóż idea była szwajcarska i francuska i wszyscy uważali, że powołanie takiego Europejskiego Trybunału Arbitrażu i Pojednania w istocie rzeczy rozwiąże problem, stworzy nowy system rozstrzygania sporów w sposób pokojowy. Ten Trybunał, skoro to była francuska i szwajcarska idea, otrzymał idealne warunki materialne, to znaczy
rząd szwajcarski udostępnił piękną willę w parku Monrepo z widokiem na Jezioro Genewskie. Rządy Francji i Szwajcarii materialnie wsparły tę strukturę, biorąc symbolicznego franka za całą obsługę administracyjną, a państwa w ramach organizacji OBWE sfinansowały wysokie uposażenia dla sędziów. Otóż od momentu powołania ta konwencja została bardzo szybko ratyfikowana przez większość państw, a właściwie chyba przez wszystkie państwa OBWE. Otóż nie było ani jednej sprawy, ani jednego przypadku, żeby jakiekolwiek państwo się zwróciło do tego Trybunału w jakiejkolwiek sprawie. Wydawałoby się tak naturalne, że należy taką instytucję zlikwidować, ale jest nieporównanie łatwiej instytucję stworzyć, niż ją zlikwidować. I przykładem jest to, o czym nie wszyscy wiedzą, że kiedy powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych, która miała zastąpić Ligę Narodów i która była nieporównanie bardziej przemyślana, zrównoważona i skuteczna ONZ w momencie, kiedy ją powoływano do życia, to niewiele osób wie o tym, że jeszcze przez 2 lata istniała Liga Narodów, ponieważ tym urzędnikom trzeba było płacić uposażenia, trzeba było im zapewnić emerytury i trzeba było całe instrumentarium prawne. Innymi słowy, jest ogromna ilość instytucji, mógłbym przytaczać długą listę instytucji, które w ogóle nie odgrywają żadnej roli, które zostały powołane. Niektóre z nich miały znaczenie, ponieważ państwa przywiązywały wagę do ich istnienia, na przykład Unia Zachodnioeuropejska. W latach 90. w Polsce wielu marzyło o tym, żeby Polska otrzymała status konsultacyjny chociażby w ramach Unii Zachodnioeuropejskiej. Otóż niewielu z państwa zapewne pamięta o tym, że ta instytucja, jaką była Unia Zachodnioeuropejska, która była powołana na podstawie konwencji Traktatu Brukselskiego z 1948 roku, w którym artykuł 5, bardzo bliski do artykułu 5 w Sojuszu Północnoatlantyckim, ale lepiej sformułowany z punktu widzenia formalno-prawnego, znacznie bardziej precyzyjny jest ten artykuł 5. Otóż nigdy Unia Zachodnioeuropejska nie odegrała żadnej roli i uległa takiej cichej likwidacji. Był pogrzeb cichy, nikt nie odtrąbił, że tak powiem, żadnych, nie było nabożeń z tego tytułu. Dzisiaj już nie ma. Jedynym świadectwem, że taka instytucja jeszcze do niedawna istniała, to jest to, że w Brukseli niektóre ambasady nie mają dostatecznie dużo pieniędzy, żeby zmienić tablicę i w związku z tym przy wejściu do ambasad, do całej przedstawicielstw figuruje całe przedstawicielstwo przy Sojuszu Północnoatlantyckim i Unii Zachodnioeuropejskiej, bo trzeba byłoby to, tę tablicę całkowicie zmienić, a tablica jest najwyraźniej w Brukseli kosztowna i wygrawerowanie nowej tablicy nie mieści się w budżecie placówki. Otóż chcę powiedzieć, że takich przykładów jest bardzo dużo. Do czego ja zmierzam? Że mylą się ci, którzy sądzą, że instytucje oraz akty formalno-prawne stanowią o bezpieczeństwie i pokoju. Powiem więcej, czasami akty prawne stanowią znacznie mniej o bezpieczeństwie i pokoju niż akty polityczne, które nie podlegają żadnej ratyfikacji. Mógłbym podać szereg przykładów i uważam, że ci, którzy uważają, że słabość ONZ wynika z tego, że Karta Narodów Zjednoczonych jest źle sformułowana albo że nie odpowiada dzisiejszym czasom, mylą się, bo w momencie, kiedy jest potrzeba, to okazuje się, że może na przykład w ONZ-cie powołano siły pokojowe ONZ. Otóż jak ktoś weźmie Kartę Narodów Zjednoczonych, to nigdzie nie znajdzie żadnego sformułowania siły pokojowe. ONZ takiej instytucji nie znała wtedy, kiedy ją powołano. A mimo to te siły pokojowe ONZ w latach 90. pochłaniały 70% wydatków całej organizacji. I odegrały zresztą bardzo istotną rolę. Więc zmierzam do tego, że to nie instytucje i nie akty formalno-prawne, tylko wola państw i ich autentyczne zaangażowanie, ich interesy decydują. I teraz
O to mnie nikt nie pyta, ale już skoro o tym mówię, to tak dodam na marginesie, że ktoś by mnie się zapytał, to wobec tego jaka jest ta wola państw dzisiaj i jakie te interesy, do czego one doprowadzą. Otóż chcę powiedzieć, że te interesy znalazły, gdyby mnie ktoś zapytał się, co było najważniejszym wydarzeniem ubiegłego roku w świecie, to powiedziałbym, że najważniejsze wydarzenia dotyczyły dwóch spraw. Po pierwsze, porozumienia między Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią, Francją, Chinami, Rosją i Niemcami, to znaczy pięć wielkich mocarstw plus Niemcy, zawarły porozumienie zarówno w sprawie Syrii, jak i w sprawie Iranu, irańskiego programu nuklearnego. Dlaczego ja uważam to porozumienie za tak ważne? Ja nie wykluczam, że wokół tego typu działania będzie kształtować się nowy porządek. Do tej pory, kiedy ktoś rozmawia na temat tego, co się wydarzyło w 1989-91 roku, to na ogół ma trudność z tym, żeby powiedzieć, że do tego momentu była zimna wojna, a potem był okres pozimnowojenny, post-Cold War. Otóż minęło tamtego czasu 25 lat i my nadal mówimy o tym, że to jest okres post-Cold War. Otóż 25 lat określamy nowy stan rzeczy w sposób negatywny. Czym to nie jest? Znaczy, to nie jest zimna wojna, ale czym to jest? Pani Applebaum napisała w ostatniej Gazecie Wyborczej, że wielu polityków mówi o tym, że jest nowa zimna wojna. Otóż nie ma nowej zimnej wojny. To jest kompletne nieporozumienie. To tylko świadczy o tym, że ludzie, którzy myślą o świecie, myślą cały czas kategoriami, które znają z przeszłości i nie umieją sami sobie sformułować, a na czym polega istota tego nowego systemu. Otóż ja bym powiedział, że to nie, jeżeli już ktoś trzyma się tego przymiotnika zimny, to powiedział, że to nie jest zimna wojna, to jest zimny pokój. Dlaczego on jest zimny? I tutaj dotykam sprawy, która była podniesiona, sprawy dotyczącej Rosji. Otóż Rosja podjęła kilka bardzo istotnych decyzji w ciągu 2013 roku. Po ponownym wyborze Putina na stanowisko prezydenta. Mianowicie pierwsza decyzja, że Rosja będzie krajem autorytarnym i musi w poszukiwaniu swojej nowej państwowej formy sprawowania władzy, musi nawiązać do tradycji rosyjskiej. I na gwałt w tej chwili się odbudowuje, ja bym powiedział, taką dobrą pamięć o dynastii Romanowych. Dynastia Romanowych ma być uosobieniem wszystkiego, co najlepsze. Mądrości politycznej, dalekowzroczności, uczciwości, rzetelności, bezinteresowności, przywiązania do wiary, zwłaszcza do wiary prawosławnej. Więc wartości rosyjskiej cerkwi prawosławnej oraz koncepcji, która została stworzona przez pierwszego władcy Rosji z rodu Romanowych, a później przez kontynuatorów w osobach Piotra I i Katarzyny Wielkiej, mają wyznaczać, ja bym powiedział, horyzonty Rosji do końca XXI, a kto wie, czy nie następne stulecia. I to się odbywa w sposób niezwykle taki symplifikatorski, na masową skalę propagandowy. To jest jeden element. Jak ktoś by mi się zapytał, a jaka się za tym kryje ideologia, czy jaka za tym kryje się strategia? Moja odpowiedź jest taka, że nie ma żadnej strategii. To jest, strategią jest utrzymanie się za wszelką cenę u władzy. Rzecz polega na tym, że w systemie autorytarnym władca nie wyobraża sobie, że on mógłby dobrowolnie przekazać władzę, tak jak to się dzieje w państwach demokratycznych, nawet niedoskonałych, ale odbywa się, że tak powiem, że nawet ta próba z przekazaniem władzy czasowo dla byłego prezydenta, obecnego premiera Dmitrija Miedwiediewa okazała się próbą, która utwierdziła obecną władzę, że nie wolno tą drogą iść. Władza ma być niezmienna, ma być tak długo, dopóki można tę władzę utrzymać, trzeba ją utrwalać. I ta władza się nie opiera na żadnej ideologii. Opiera się na posłuszeństwie trzech służb.
służb specjalnych, czyli FSB, wojska i totalnym panowaniu nad mediami. Media w dzisiejszym świecie odgrywają kluczową rolę, a cała reszta ma znaczenie, że tak powiem, takie uboczne, pomocnicze. To jest bez znaczenia. I z tego punktu widzenia, ja bym powiedział, ten zimny pokój jest dlatego zimny, że trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek pozytywne, konstruktywne, trwałe budowanie pokoju na zupełnie różnych systemach wartości, bo coś wspólnego można budować tylko wtedy, jeśli porozumienia, konwencje, traktaty czy jakiekolwiek inne uregulowania mają zakotwiczenie w takiej aksjologii dotyczącej fundamentalnych wartości. Otóż państwo rządzone w sposób autorytarny, a niekiedy despotyczny, nie może mieć tych samych wartości, jakie ma społeczeństwo demokratyczne. Natomiast ono może dojść do porozumienia w wielu sprawach z państwami demokratycznymi i można ustanowić jakiś rodzaj pokoju. Ten pokój będzie zimnym pokojem. I moim zdaniem taka formuła zimny pokój znacznie lepiej oddaje to, ten świat, w którym my żyjemy, niż koncepcja, że to jest nowe wydanie, nowa edycja zimnej wojny. Natomiast chcę powiedzieć, że specyfika dzisiejszej sytuacji polega na tym, że po raz pierwszy od 400 lat, żadne z wielkich mocarstw nie przygotowuje zbrojnego konfliktu z innym wielkim mocarstwem. Znaczy wszystkie chcą odstraszać swoich partnerów, ale żadne z tych mocarstw w tej chwili nie przygotowuje ataku. Znaczy to, co robią Chiny w stosunku do Japonii, to, co robi Rosja w stosunku do Japonii, Chin i do Stanów Zjednoczonych, co robią Stany Zjednoczone wobec innych państw, to jest jak gdyby takie pokazanie pewnych granic, że tu są granice i dalej się posunąć nie można. Znaczy ja mogę powiedzieć, że oczywiście sytuacja się często będzie wymykać pod kontroli, dlatego że to, co dzisiaj stanowi o pokoju lub wojnie, o konfliktach lub porządku pokojowym, to jest generowane nie między państwami, tylko wewnątrz państw. Wszystkie konflikty, jakie wybuchają od 91 roku, znaczy mogę państwu powiedzieć, że od 92 roku wybuchło 220 wielkich konfliktów zbrojnych. Spośród nich tylko 3 miały charakter międzypaństwowy. Wszystkie pozostałe były wewnątrz państw. Oczywiście one oddziaływały na otoczenie, ale to, że tak powiem, miało charakter lokalny, a w najgorszym wypadku regionalny, nigdy globalny, bo wielkie mocarstwa nie są zainteresowane w tym, ażeby sytuacja wymknęła się spod kontroli. Ja powiem tak, co się tyczy sprawy Ukrainy, tak było pytanie. Chcę powiedzieć, że okres Stalina, znaczy po rewolucji bolszewickiej, po czasy rządów, krótkich rządów Lenina, a potem do 1953 roku rządy Stalina, miały na celu z punktu widzenia takiej ideologii utworzenie narodu radzieckiego. I takim pojęciem operowano. Bardzo krótki był czas, kiedy próbowano odwoływać się do jakichś tradycji poszczególnych, nawet najmniejszych narodowości, że bardzo często powtworzono jakieś autonomiczne okręgi w Związku Radzieckim, które miały, że tak powiem, nazwy, gdzie tylko były 4%, a nawet w jednym przypadku było 3% ludności, która miała cokolwiek wspólnego z nazwą. Na przykład, powiedzmy sobie, Abchazja, która była autonomiczną republiką wewnątrz Gruzji, miała 9% Abchazów, ale to było bardzo dużo, bo mogę powiedzieć, że była ogromna ilość innych autonomicznych okręgów, republik, znaczy najmniejszą ilość, że tak powiem, miał żydowski okręg autonomiczny w Republice Birobidżan, gdzie było, zdaje się, 2% Żydów. Krótko mówiąc,
tak się złożyło, znaczy ta koncepcja, żeby utworzyć ten okręg Birobidżan, była taka, to było przeciwstawienie koncepcji sionizmu, że Żydzi, jeżeli chcą mieć własną państwowość, proszę bardzo, udostępniono im tę na Dalekim Wschodzie, tam gdzie normalnie tworzono obozy koncentracyjne, wielkie lagry. Nawet ja bym powiedział, sytuacja była o tyle gorsza, że tam dopiero miały powstać te wielkie obozy. Otóż z natury rzeczy to nie miało nic wspólnego z tworzeniem jakiejś koncepcji wspólnego, jednolitego narodu radzieckiego. Znaczy w radzieckich ankietach była zawsze piąta rubryka, która mówiła narodowość. I wszystkie narody przywiązywały do tego dużą wagę, żeby nie zapomniano, że ja jestem Ukraińcem, Białorusinem. Znaczy w przypadku Żydów to, prawdę powiedziawszy, oni woleliby, żeby im tego nie wypominać. Tutaj nie było dobrowolności. Znaczy wypełnienie tej piątej rubryki było związane z tym, że oboje rodzice musieli być tej narodowości lub przynajmniej ojciec. Krótko mówiąc, naród ukraiński w tym sensie był częścią tej wielkiej wspólnoty, ale w istocie rzeczy naród ukraiński jako taki jest dopiero w procesie kształtowania się. Znaczy my jesteśmy świadkami, współczesny naród jeszcze na Ukrainie nie ukształtował się. On się zaczął kształtować w okresie rebelii Bogdana Chmielnickiego i wtedy z powodów, ja bym powiedział, moim zdaniem personalnych, a nie politycznych, Bogdan Chmielnicki podjął decyzję, która zaważyła po dzień na losie Ukraińców, mianowicie zwrócił się do Rosji o protektorat i podpisał Radę Perejasławską w 1654 roku i jedyny zysk z tego, że on to podpisał, był taki, że Chruszczow, który został pierwszym sekretarzem Komunistycznej Partii Ukrainy, a potem po śmierci Stalina został sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego i pozostawił po sobie bardzo złą opinię na Ukrainie. W związku z tym postanowił, żeby Ukraińcy go dobrze wspominali, podarować im Krym, który był zawsze rosyjski, podbity, odebrany Turkom, który nie miał nic wspólnego z Ukraińcami i podarował, ponieważ uważał, że to kompletnie jest bez znaczenia. To jest po prostu administracyjna granica. To jest tak, jakby ktoś podarował dzisiaj, powiedzmy sobie, premierowi Tuskowi czy prezydentowi Komorowskiemu województwo jakieś. No, po prostu kompletnie bez znaczenia. I potem okazało się, kiedy nastąpił rozpad Związku Radzieckiego, to, co było formalnością, przestało być formalne. To mnie przypomina moją sytuację, jak ja kiedyś jako student w ZSP miałem załatwiać, tak powiem, wyjazd grupy, gdzie potrzebny był podpis rektora i poszedłem do rektora, zapałem go na korytarzu i mówię: przepraszam bardzo, panie rektorze, potrzebny jest pański podpis, żeby można było złożyć wniosek o wyjazd tej grupy. A on mówi, ja mówię, to jest czysta formalność. On mówi pan, że to jest formalność. Ja mówię, tak. On wziął i napisał, nie wyrażam zgody i podpisał się. Więc ja mówię, a w tym momencie to przestała być formalność. A on mówi, ale przecież pan mówił mi, że to formalność. Ja mówię, tak, ale w momencie, kiedy pan nie wyraża zgody, to przestało być formalnością. Otóż rzecz polega na tym, że w momencie, kiedy Rosja, że tak powiem, zgodziła się na to, żeby Ukraina otrzymała ten Krym, to była formalność. Ale dzisiaj to przestało być formalnością. I Rosja się nie pogodziła z tym, że Ukraina będzie państwem, które pójdzie inną drogą. W moim przekonaniu losy Ukrainy nie są jeszcze przesądzone, ani nie są przesądzone losy Rosji. Znaczy to, co się bardzo wielu osobom wydaje, że jest stabilne, to jest przejaw stagnacji, a nie stabilności. Znaczy bardzo często politycy stagnację mylą ze stabilnością. Mubarak był przekonany, że rządzi najbardziej stabilnym arabskim krajem. Ale to była stagnacja trwająca już kilkanaście lat. On powinien był, znaczy ludzie powinni byli jemu uświadomić to znacznie wcześniej. Kiedy Obama przyjechał w 2009 roku i wygłosił głośne przemówienie na Kairskim Uniwersytecie, nikt z otoczenia Obamy nie powiedział mu, że w tym kraju
za parę miesięcy dojdzie do fundamentalnej zmiany. Ta zmiana narasta i jest niewidoczna. Otóż chcę powiedzieć, że to samo się tyczy wszystkich państw. Żadne państwo nie jest pod tym względem wyjątkiem. My bardzo często nie wyczuwamy, że te zmiany następują podskórnie i w pewnym momencie tak się jak się wydarzyło w Tunezji, że przewrócenie straganu z warzywami było tym zaplonem, który spowodował fundamentalną zmianę w całym regionie. Zepsute mięso wrzucone do zupy dla marynarzy na pancerniku Pociomkin było początkiem rewolucji 1905 roku. Otóż nikt mi nie przekona, że to mięso było przyczyną. To mięso było tylko, ja bym powiedział, tą ostatnią kroplą, która wyzwalała pewne napięcie, które było nieuchronne. To się mogłoby zdarzyć z każdego innego powodu. I w związku z tym chcę powiedzieć, że jeśli ktoś sądzi, że świat, w którym my żyjemy, jest światem w jakimś sensie stabilnym, to się głęboko myli. To jest świat bardzo przyspieszonych zmian i kierunek tych zmian nie jest przez nikogo sterowany. Ten świat, to co jest najbardziej niebezpieczne, stał się niesterowalny. On jest sterowalny w poszczególnych wycinkach, w jakichś dziedzinach, ale generalnie rzecz biorąc największą obawą i to, co zaprząta głowy polityków, jest to, że oni po prostu sami nie wiedzą, w jakim kierunku to zmierza. Z tego punktu widzenia Unia Europejska, która jest największą zdobyczą narodów europejskich, również jej przyszłość nie jest jednoznacznie przesądzona. To zależy od wszystkich państw uczestniczących w tej Unii. I może się zdarzyć, że ta Unia w wyniku kryzysu się umocni. I to jest moja głęboka wiara, że tak się stanie. Ale to nie znaczy, że tak się stanie. Znaczy ja chciałbym w to wierzyć, że to jest, że taki jest interes państw europejskich. Ale może się stać zupełnie inaczej, że na przykład Wielka Brytania może rozpocząć proces destrukcji unijnej. I wtedy nagle się okaże, że te populizmy, które wystąpiły dzisiaj w krajach, których byśmy nigdy ich nie spodziewali się, takie jak Finlandia, Holandia czy Francja, czy Niemcy, czy Wielka Brytania, czy Hiszpania, mamy do czynienia z taką nową falą, która nie ma żadnego odniesienia do doświadczeń z przeszłości. I w związku z tym ci, którzy twierdzą, że oni wiedzą, jak to będzie, mylą się. Po prostu ten świat przestał być sterowalny. I w tym sensie, również jeżeli chodzi o Ukrainę, to mogę powiedzieć, że Ukraina w moim przekonaniu obrała długą drogę, to będzie długi marsz do utworzenia nowoczesnego politycznego narodu. Ale ten marsz jest na bardzo początkowym etapie i w jakim kierunku Ukraina się będzie rozwijać, to będzie zależeć przede wszystkim od Ukraińców. Tak samo jak to, co się wydarzy w Rosji, to zależy przede wszystkim od Rosjan, nie od oddziaływania zewnętrznego. I chcę powiedzieć, że to jest moje głębokie przekonanie, które bardzo niewielu polityków traktuje jako taką tezę, która jest, jeśli tak można powiedzieć, odbiegającą od tego, co znamy z przeszłości, że nie stosunki międzynarodowe, nie system światowy, tylko rozwój sytuacji wewnętrzny zadecyduje o systemie światowym, a nie system światowy o sytuacji wewnętrznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, ale jeżeli można, ja bym miał pytanie. Bardzo przepraszam Państwa za to pytanie. Mam pytanie, czy i co zdaniem pana profesora stanowi lepiszcze Europy? Czy istnieje takie lepiszcze? Jaki element tego lepiszcze stanowią Polacy i Polska w Europie, Europy, Europejczyków? Powiedział pan profesor, że Unia Europejska, jak mówimy już, że przetrwa, jeżeli, no nie mówimy, no poza tymi, którzy mówią to dla potrzeb wyborczych, nie mówimy, jeżeli Polska przetrwa, bo jesteśmy głęboko przekonani wewnętrznie, że Polska to wieczny projekt i przetrwa, tak czy inaczej, i nas się nie da trwale podbić.
Ale czy, jak mówimy, czy Unia przetrwa, to od czego to zależy? Powiedział pan profesor, że to będzie zależało od wszystkich państw europejskich. Ja się bardzo boję tego, żeby to zależało od wszystkich państw europejskich, unijnych, czyli obecnie 28, bo to byłby straszny bałagan, gdyby od wszystkich to zależało. Każdy by w sumie ciągnął wobec tego swoją stronę. 28 państw musi mieć przywódców stada. Czy przywódcą stada może być François Hollande? To śmiech na sali. Ale i jego poprzednik też, i jeszcze poprzednik tego, który był prezydentem Francji, Sarkoziego, kiedy Francuzi mieli dylemat, jak wybierać w 2002 roku, czy wybierać złodzieja, czy faszystę. Jacy są ci przywódcy, ale stado to nie tylko przywódca państwa, ale również naród i państwo, które ma wizję, ale tego też się należy bać. 100 lat temu wybuchła wojna, gdzie ludziom chodziło o Europę. Myślę tutaj o Francji, o Niemczech i o Rosji. Anglikom zależało na tym, żeby Europę trzymać dalej w szachu, więc mieli swój specyficzny stosunek. Ale czy dzisiaj komuś zależy na Europie? Jeżeli tak, to na jakiej? I co ma właśnie być tym lepiszem? Bo prawo, mam spore wątpliwości, czy prawo stanowi może lepisze Europy. Przez Europę rozumiemy tę Europę unijną. No i pewnie jeszcze myślę, że byśmy byli w stanie zaliczyć do Europy te państwa bałkańskie, które nie są członkiem Europy. Czyli to, co kiedyś stanowiło europejską część Imperium Rzymskiego plus te państwa, które powstały na północ od miejsc, gdzie uprawiana była winorość. To stanowi Europę. I w tej Europie, gdzie prawo powinno być niby wspólne, mamy dwa sądy, które na razie jeszcze nie toczą ze sobą otwartej wojny, ale już taką podjazdową wyraźnie. Sąd w Strasburgu nieco inny i sąd w Luksemburgu nieco inny, ale ich jurysdykcje na siebie zachodzą. I mamy trzeci faktyczny sąd europejski, na który się inni orientują, czyli też takiego przywódcę stada, czyli niemiecki sąd konstytucyjny i sąd, który powstał 4 lata temu, Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii, który bardzo wyraźnie zaznacza swoje désintéressement na razie dla orzecznictwa strasburskiego, więc jakby pokazuje, czy próbuje pole, na ile, już nie mówię o sądzie czy o Rosji, no bo tutaj w tym, co mówię, wykluczam to z tego obszaru. Na pewno często składając życzenia w tym roku, życzyłem swoim znajomym, przyjaciołom, żeby ten rok był lepszy od tego 100 lat temu. Też było pięknie na początku 1914 roku. Naprawdę było chyba fajniej niż obecnie, bo tylko do Rosji i do Turcji potrzebne były wizy. Europa była tak naprawdę wspólna. Była jedną wielką rodziną władców. Przecież możemy obejrzeć zdjęcia rodzin panujących, naprawdę przyjaźniących się ze sobą i powiązanych krwią. A skończyło się właśnie, no to prawie przez brudną, z perspektywy, gdyby nie było tej potrzeby urządzenia Europy na swój sposób, ale to narastało przecież od lat 80. XIX wieku, to śmierć jednego arcyksięcia na pewno by nie spowodowała wojny, a to wybuchło. Myślę, że dzisiejszych Europejczyków mało interesują spory historyczne. One oczywiście są, ale w granicach poszczególnych nacji i to nigdy nie wygaśnie. W tym roku minie 150 lat od wybuchu wojny domowej w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie do dzisiaj się i to bardzo ostro spierają i to stanowi jeden z elementów bieżącej czasami wojny politycznej w tym państwie i w tym narodzie. Ta
walka między Jankesami i Unisami, a Południem, federalistami, w dalszym ciągu stanowi ostrze debaty publicznej, która, ale mimo wszystko ona stanowi element tego lepiszcza amerykańskiego, ta wspólna bratobójcza wojna. I jestem ciekawy z pańskiej perspektywy i z punktu widzenia pańskich doświadczeń, wiedzy, czym jest to lepiszcze. Jeżeli prawo jest, ale mamy sporo wątpliwości co do tego. Jeżeli są instytucje, ale one giną, tak jak Unia Zachodnioeuropejska. Jeżeli są takie instytucje efemerydy, jak Rada Państw Strefy Euro, nie wiadomo, kto będzie nią zarządzał, czy Rempła będzie dalej przez kolejne trzy lata szefem jednego i drugiego, czy wybiorą sobie ci, którzy decydują, innego szefa Rady Europejskiej, innego szefa Rady Strefy Euro. I jak te instytucje będą funkcjonowały. Komisja, która nagle straciła praktycznie w ciągu, nie wiadomo dlaczego, bo przecież nie zmieniły się przepisy prawa, nie zmieniły się przepisy konstytuujące Unię, a Komisja tak naprawdę przestała grać rolę aktora. Ona oczywiście jest ważna, jest technicznym elementem łączącym Unię Europejską. I rzeczywiście możemy, jesteśmy na początku drogi, która nie wiadomo dokąd nas prowadzi, ale to by świadczyło o tym, że niczego nie uczymy się z historii, że rzeczy się dzieją, no bo zaczęły się jakieś tam elementy, które połączone ze sobą nabierają tempa, mocy i okazuje się, że albo to będzie burza piaskowa, albo tsunami, a my będziemy dalej bezbronni jak przez dotychczasowe tysiąclecia i wykluje się coś nowego. Jak to jest pańskim zdaniem? Powiem tak, że temat jest jak ocean, ale postaram się być rzeczywiście taki bardzo lapidarny. I pierwsza rzecz, którą chcę powiedzieć, że to, co powiem, jest bardzo niepoprawne politycznie, ponieważ w zasadzie takich rzeczy nie powinienem na przykład publikować. Pierwsza moja uwaga polega na tym, że Europa, jakkolwiek Unia Europejska składa się z 28 państw, to o jej przyszłości zadecydują główne mocarstwa, których jest 5, w najlepszym wypadku 6 państw zadecyduje o tym. Wszystkie państwa średnie i małe pragną utrzymania Europy, ale o jej przyszłości zadecydują te główne mocarstwa, których dochód narodowy, pozycja decyduje o sile Unii Europejskiej. Mam na myśli przede wszystkim Niemcy, Francję, Wielką Brytanię, Hiszpanię, Włochy. W jakimś sensie mają ogromny wpływ na przyszłość Unii Europejskiej niektóre państwa Europy Północnej, na przykład takie jak Szwecja, jakkolwiek to nie jest państwo duże, ale jest państwem dobrze zorganizowanym i silnym. I Norwegia na przykład, która nie jest członkiem Unii Europejskiej, ale która pragnie uczestniczyć, nie jest z woli narodu, nie jest, ale elity norweskie chcą, żeby Norwegia była traktowana jako część tego europejskiej społeczności. Więc pierwsza rzecz, że decydują główne mocarstwa. Druga, co się tyczy przywództwa. Rzeczywiście to, co pan profesor powiedział, jest nie tylko dotknięciem takiej bardzo nieprzyjemnej sprawy, że w istocie my w Europie od bardzo długiego czasu nie mamy w żadnym kraju wybitnych przywódców. I to nie chodzi o to, czy oni są tacy jak Chirac, czy Sarkozy, czy Hollande we Francji,
ale również pani Merkel, która dzisiaj uchodzi za wybitnego polityka, bo można powiedzieć, że na tle innych ona rzeczywiście zasługuje na respekt. Ale czasami, jak mnie się pytają, kogo ja uważam za wybitnych, to w Niemczech, powiedzmy sobie, od czasów Adenauera, Willy Brandta, w jakim sensie Erharda, Helmut Kohl miał, jego najwybitniejszym osiągnięciem było to, że wynalazł Angelę Merkel. Znaczy on wymyślił Angelę Merkel i ją niejako usadowił na tym. Ale nie jest to przywódca. Znaczy ona zarządza Niemcami. Mógłbym kontynuować tę sprawę, że nie jest wielkim przywódcą Cameron, który jest po prostu moim zdaniem politykiem, że Wielka Brytania zasługiwałaby na wybitniejszego polityka niż nie dlatego, że zajmuje takie czy inne stanowisko w jakiejś sprawie kompletnie drugorzędnej, tylko że mogę powiedzieć, że widziałem go w działaniu i odniosłem wrażenie, że następuje degradacja tej klasy politycznej, która nie wyłoniła w Europie wybitnej postaci na miarę tego, czego Europa potrzebuje. Na przykład taką postacią był Jacques Delors. I trzeba powiedzieć, że takiej postaci dzisiaj w Europie brakuje. Ale pańskie pytanie dotyczy tego, co jest lepiszczem. Otóż ja uważam, że lepiszczem są trzy elementy. Dwa pozytywne, jeden negatywny. Pozytywne elementy to są europejskie wartości, i tu znowuż powiem rzecz bardzo politycznie, znaczy sprzeczną z poprawnością polityczną. Mianowicie te wartości reprezentuje tradycja chrześcijaństwa i tradycja chrześcijaństwa zachodniego, to znaczy głównie chrześcijaństwa wyrażanego przez Kościół protestancki, który był w jakim sensie znacznie bardziej dostosowany do potrzeb unowocześniania Europy, do budowy Europy mieszczańskiej. I ja wspomniałem o tym, że jeżeli ktoś czytał książkę albo przynajmniej widział film na temat rodziny Buddenbrocków, to jest jak gdyby załamywanie się tych wartości, na których się opierała ta protestancka Europa. Otóż te wartości, które również reprezentuje Kościół rzymskokatolicki, one są całkowicie podmywane. I teraz efekt jest taki, że na przykład gdyby ktoś mi się zapytał, dlaczego powiodło się nam pozyskać cerkiew prawosławną Rosji do procesu pojednania, to odpowiedź jest bardzo taka jednoznaczna. Ja to mogę państwu powiedzieć, że w komunikacie z tego ostatniego posiedzenia Grupy do Spraw Trudnych Rosjanie ten cytat, który skierował do mnie patriarcha, Rosjanie go w tym komunikacie chcieli przytoczyć, a ja postanowiłem go usunąć, ponieważ ten cytat w istocie rzeczy ujawnia całą słabość tego przesłania z 17 sierpnia ubiegłego roku. Mianowicie patriarcha powiedział, że polski Kościół rzymskokatolicki stoi na straży tradycyjnych wartości, które broni osamotniony w Unii Europejskiej, stojąc na rubieżach Europy i znajdzie sojusznika w kościele w rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Otóż pomyślałem sobie, jest to ostatnia rzecz, którą ja potrzebuję, żeby ta grupa do spraw trudnych była wyrazicielem takiego myślenia. Natomiast ten cytat, który tutaj przytoczyłem, był też w jego wystąpieniu, który dotyczy po prostu procesów między naszymi narodami. Nie jest moim zadaniem, ażeby ani tej grupy do spraw trudnych, czy jakiejkolwiek innej grupy, żeby określać cele, jakimi się mają kierować kościoły chrześcijańskie. Ale chcę powiedzieć to, że wszystkie kościoły chrześcijańskie, ale zwłaszcza te zachodnie, mam na myśli protestancki, rzymskokatolicki, stale przez wieki na straży pewnych wartości. I te wartości zostały podważone. I ja w tym upatruję bardzo poważne zagrożenie. Otóż Europa bez wspólnych wartości nie może przetrwać. To jest konieczność.
Więc drugim elementem, znaczy pierwszy to jest wartości, drugim elementem jest to, że Europa reprezentuje ogromną potęgę gospodarczą, że Europa, Unia Europejska, 28 państw reprezentują poziom produkt narodowy wyższy niż Stany Zjednoczone i Chiny. Innymi słowy, gdyby Unia była mocarstwem, to byłaby najpotężniejszym mocarstwem świata, ale nie jest mocarstwem. Unia jest związkiem państw. I teraz trzecim elementem negatywnym, który stanowi lepiszcze, jest zewnętrzne zagrożenie. Znaczy w momencie, kiedy Europa zostanie zagrożona w sposób taki ewidentny, to nagle się okaże, że to, co było przez bardzo długi czas nie do uzgodnienia, zostanie w ciągu kilku godzin uzgodnione. Znaczy narody i państwa, ale również związki państw podejmują często decyzje w sytuacji konieczności, kiedy inne zachowanie po prostu jest niewyobrażalne. I innymi słowy, w tym kryzysie, który Europa przeżywa, ja upatruję pewną szansę na uzdrowienie, że Europejczycy, ci, którzy sprawują władzę w Europie, którzy decydują o jej przyszłości, uświadamiają sobie, że w jedności europejskiej tkwi ogromny potencjał. I ten potencjał służy wszystkim państwom, nie tylko tym 20 małym i średnim, które sobie dziś nie wyobrażają, jak można byłoby żyć. Wyobraźmy sobie na moment, że nam by się nie udało wejść do Europy, że decyzje, które były podjęte o naszym kierunku, o reorientacji, o wejściu do Sojuszu Północnoatlantyckiego i do Unii Europejskiej, że te decyzje nie byłyby podjęte. A przecież pan profesor pamięta o tym, że w istocie rzeczy większość polskiego społeczeństwa została przekonana apelami Jana Pawła II. Gdyby Jan Paweł II nie zajął jednoznacznego stanowiska w sprawie referendum, przed tym referendum, to ja nie wiem, jakie byłyby decyzje. I gdybyśmy się znaleźli poza Unią, to przecież dzisiaj wszyscy mamy świadomość, to byłaby katastrofa. Ale byłaby katastrofa z winy nie jakichś sił zewnętrznych, tylko naszego wewnętrznego braku takiej determinacji, że to jest w naszym interesie. Otóż na szczęście się wtedy to udało i ja bym powiedział, że to zewnętrzne zagrożenie, ono dzisiaj nie jest ewidentne, natomiast ja upatruję zagrożenia w tym, że na przykład Rosja może budować swoją wielkość na zasadzie reprezentowania nieprawdopodobnego, unikalnego w skali świata potencjału surowcowo-energetycznego. Jeżeli ten potencjał surowcowo-energetyczny byłby wykorzystany dla budowy nowoczesnej Rosji, dla budowy infrastruktury i dołączenia Rosji do grona państw demokratycznych, choćby w najdalszej przyszłości, ale takiego pozytywnego programu współpracy, że Rosja jest częścią Europy, byłby to wariant niezwykle pociągający. Niestety bierze górę inna koncepcja, mianowicie Rosja chce budować swoją wielkość na osłabianiu swojego otoczenia, na że tak powiem, potęgowaniu braku zaufania wzajemnego, na wyróżnianiu jednych i dyskryminowaniu innych, na wywoływaniu i wewnątrz państw, i na pograniczu z różnymi państwami różnego typu tendencji nacjonalistycznych, separatystycznych. I krótko mówiąc, to jest autentyczne zagrożenie. Tego sobie bardzo wielu nie uświadamia. Niektórzy sądzą, że są to autentyczne tendencje, że oto jakieś małe państwo na pograniczu z Polską nagle zaczyna głosić niezwykle antypolskie hasła. Otóż ktoś im te hasła czasami podpowiada. Jestem ostatnią osobą, która ma spiskową teorię
społeczeństwa. Uważam, że to nie jest spisek, to jest po prostu normalne działanie państwa, które jest niedemokratyczne i które uważa, że jego siła polega na słabości otoczenia. Otóż ja uważam, że siła Rosji nie polega na słabości, nie powinna polegać na słabości otoczenia, tylko na umiejętności ułożenia sobie w sposób konstruktywny stosunków z tym otoczeniem. To jeszcze nie jest definitywnie przesądzone. To, co się wydaje dzisiaj przywódcom w niektórych państwach, na przykład ja bym powiedział, w pewnym sensie takim przykładem, który może być przedmiotem analizy, jest zachowanie Janukowicza, prezydenta Janukowicza, który reprezentuje poziom, nazwijmy to, nieco niższy od tych, którzy sprawują władzę na Kremlu. Ale jego, ja bym powiedział, przebiegłość polega na tym, że on wie, że jeśli on całkowicie przyjmie poddaństwo, to on nie tylko eliminuje siebie, ale Ukraina na długie lata straci szansę na odzyskanie niepodległości. W związku z tym on sobie taką wypracował naiwną koncepcję wielowektorowości, albo jeśli ktoś chce, równego dystansu. Otóż ten równy dystans, że tak powiem, go doprowadził do sytuacji, w której on jest. Znaczy, że on się znalazł w pułapce. Ale jest faktem, że on, podobnie jak jego poprzednik i poprzednik poprzednika, czyli poczynając od Krawczuka, poprzez Kuczmę, Juszczenkę, oni wszyscy mają takie, uświadomili sobie, co znalazło taki wyraz w tytule książki Kuczmy, Ukraina to nie Rosja. Otóż od momentu, kiedy oni sobie uświadomili, że Ukraina to nie Rosja, to zaczęli szukać, zamiast obrania takiej strategii, jaką Polska obrała, że trzeba podporządkować wszystko temu, żebyśmy dołączyli do krajów dobrze zorganizowanych, zasobnych, demokratycznych, których rządy opierają się na procedurach, normach prawa i respektowaniu pewnych wartości. Otóż jeżeli by Ukraina obrała taką drogę, to obecny jej prezydent wiedziałby, że dla niego miejsca nie ma. On po prostu musiałby się liczyć z tym, że najbliższe wybory przegra. On nie chce przegrać, on chce się utrzymać u władzy. I to skazuje Ukrainę na taką bardzo powolną drogę dochodzenia do własnej niepodległości. Ale niestety to jest cechą większości polityków. Ja chcę powiedzieć, zamykając odpowiedź na pytanie pana profesora, że jest bardzo wielu polityków w Europie, którzy doskonale wiedzą we Francji, Wielkiej Brytanii i w Niemczech, co należy zrobić, ażeby zrealizować ten projekt Europa. Ale nie wiedzą, jeśli oni obiorą ten program, czy oni wygrają najbliższe wybory. Innymi słowy, słabość tej obecnej klasy politycznej polega na tym, że ona nie ma tej odwagi, której nie zabrakło niektórym politykom w Polsce, takim jak Tadeusz Mazowiecki, jak Bronisław Geremek, jak Krzysztof Skubiszewski, którzy wiedzieli, że oni przegrają wybory, ale obrali kierunek, który uważali za jedynie słuszny, ale wiedzieli, że zapłacą za to wysoką cenę. Ja wielokrotnie z Mazowieckim rozmawiałem w ubiegłym roku, powiedział, że on wiedział, że przegra i to go nie zdziwiło. On był bardzo upokorzony tym, że przegrał z tylko, no jak się nazywał? Tymiński. Znaczy po prostu jakaś, ja bym powiedział, kosmita zjawił się i nagle się okazało, że wybitny polityk, myśliciel, człowiek o niezwykłych walorach moralno-etycznych, w opinii społecznej przegrywa z zerem, z nikim. Tak samo jak się pojawił, tak samo zniknął. Otóż chcę powiedzieć, że to jest ogromny dorobek. To było wielkim szczęściem Polski, że w 1989 roku znalazła się grupa ludzi, która sprawowała władzę bardzo niedługo, kilka miesięcy, kilkanaście miesięcy. I innymi słowy, ci ludzie stawiali dobro wspólne, dobro Rzeczypospolitej wyżej niż własną karierę. I to było największym zasobem i największym skarbem, który Polska po 1989 roku miała. Niestety od tamtego czasu ten proces idzie od złej klasy politycznej do gorszej. Ale to już jest zupełnie inny temat i nie po to mnie pan profesor zapraszał do
do tej sali. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Chcę zapowiedzieć, kolejny wykład 11 lutego przyjął zaproszenie jeden z trzech naszych czterogwiazdkowych generałów, pan generał Mieczysław Bieniek, który zgodził się wygłosić wykład na temat, czy Europa jest przestrzenią bezpieczeństwa. Wiemy z decyzji szczytu Rady Europejskiej w Tampere, a to zostało wpisane do przepisów traktatowych, że Europa jest przestrzenią sprawiedliwości, wolności i właśnie bezpieczeństwa. Jak pewnie państwo wiedzą, pan generał Bieniek był przez ostatnie lata zastępcą szefa planowania strategicznego NATO w Norfolk. Jest doskonale poinformowany i jest to w moim przekonaniu najwybitniejszy dowódca Polski w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Bardzo dobry mówca, doktor nauk wojskowych. Już zapraszam państwa na ten wykład, gdzie znak zapytania na końcu oznacza, że będzie się musiał namęczyć, żeby nas przekonać do swojej koncepcji. Dziękuję bardzo.